Halo, halo! 19 dzień września 2022 roku. Startujemy z kolejnym podsumowaniem, tym razem 11 serii E-Winner, 11 serii gier E-Winner drugiej ligi. Ze mną dzisiaj na początku wyjątkowo Michał Ziomson-Gryckiewicz. Siemanko. Oleg Bladowski, dzisiaj prowadzę dla Was ten magazyn. W trakcie dołączy do nas Maciek Szcześniewski, który dzisiaj był na swoim meczu w Business Lidze. Mam nadzieję, że wygrał. Bo Będzie vlog tak, z tego. Tak, może będzie vlog. Tutaj Szcześniewski film cały czas w akcji. Nie zatrzymuję się. No, Michał, tutaj chyba możesz więcej na ten temat powiedzieć, bo Ty tam też miałeś swój udział przy tych filmach. Nie, no na szczęście już nie, bo Maciek teraz mówię, że to jest Szcześniewski film, także Maciek dwa vlogi ogarnął w dwa dni, sam je nagrał, sam je zmontował, więc w końcu ode mnie trochę odchodzi obowiązków, bardzo się z tego powodu cieszę, także miło, no też fajne liczby wykręciły, no i szykujemy się powoli na kolejne vlogi. Dajcie nam znać, jak nas słychać, czy wszystko jest w porządku i też liczymy na Wasz feedback a propos najlepszej godziny, na którą możemy zaczynać magazyn. Dzisiaj wyjątkowo zaczęliśmy ten magazyn później niż zwykle, bo... Drugi raz chyba. Tak, 21.00 to jest taka godzina, którą my uważamy za taką najbardziej optymalną porę, jeżeli chodzi o start tego magazynu w poniedziałek. Dajcie znać w komentarzach, czy wolicie te magazyny o 21.00. O 20, a być może o innej godzinie, taka, która tutaj nam wszystkim przypasuje. Dzisiaj w magazynie dosyć sporo się będzie działo. Nie będziemy na pewno omawiać wszystkich meczów tak dogłębnie, jak te mecze, przy których będziemy dzisiaj gościć naszych znakomitych gości, a w programie trener Grabowski ze Stomilu Olsztyn, trener Gomułka z Olimpii Elbląg, no i można chyba tutaj już od razu zdradzić na początku, że kozak tej 11 kolejki, czyli Maciej Firlej ze Znicza Pruszków, to na sam koniec. Dzisiaj zaczniemy sobie wyjątkowo... Warto powiedzieć, dlaczego Maciej Firlej, tak? Tak, Maciej Firlej, dlatego że tutaj Michał obiecał Maćkowi, że jeżeli strzeli hat-tricka, no to zostanie do nas ponownie zaproszony w jednym z przedligowych tutaj tych live'ów, jeżeli chodzi o te magazyny transferowe, które prowadziliśmy przed początkiem sezonu, a więc no tutaj w blokach startowych dzisiaj Maciek Firlej po tym pierwszym w tym sezonie hat-tricku dla Znicza Pruszków. Właśnie mi napisał trener Misiura, musisz mi pomóc poszukać nowego wyzwania dla Firka. Dobra, ogarniemy, trenerze. No, będziemy działać. Dajcie znać, skąd do nas klikacie, dajcie znać, skąd nas oglądacie, zostawcie łapkę w górę. No dzisiaj widzę bardzo dobra frekwencja, już mamy 95 osób. Już prawie stópka. Łapki w górę, słuchajcie, tak, bo jest. Te magazyny drugiej ligi, to myślę, że to jest to, na co na pewno czekacie cały tydzień. My też w sumie. Gdzieś ta druga liga jest z nami no już od tamtego sezonu i jak trzeba się na nią przygotować, no to każdy jest tutaj, myślę, chętny i no jest to takie naturalne dla nas. Natomiast pierwsza liga to taki trochę eksperyment w tym sezonie. No i jutro oczywiście zapraszam na pierwszą ligę. Znowu skład ten sam, który już był, czyli ja plus dwóch trenerów. No i będziemy sobie tam rozmawiać. Także kto jeszcze kibicuje może innym drużynom, nie z drugiej ligi, a z pierwszej, to zapraszam jutro. Bardzo dużo działo się w tej minionej 11 serii gier, ale zaczniemy sobie od końca. Też dużo takich zmian, jeżeli chodzi nie tylko o same spotkania, też bardzo dużo wydarzeń takich zakulisowych, zmiany personalne, zmiany trenerów, o których nie wiem, czy tydzień temu mieliście okazję porozmawiać, już nie pamiętam nawet. No i też bardzo dużo ważnych rzeczy dzieje się w Lublinie, ale o tym później. Najpierw zaczniemy dzisiaj trochę niekonwencjonalnie z racji tego, że Michał komentował to spotkanie, które zamykało nam tą 11 serię gier Polonia-Warszawa-Kotwica-Kołobrzeg 1-1 mecz, który był zapowiadany jako hit tej kolejki, no i chyba jako ten hit nie rozczarował. No ja tylko odpowiem tutaj Bartkowi Orłowskiemu, czy plany zaproszenia trenera Szpyrki do Ligowca aktualne? Tak, aktualne, czekamy po prostu na odpowiedni moment. Tutaj jestem z trenerem w kontakcie, więc myślę, że to kwestia, nie wiem, paru tygodni, dwóch, trzech, może czterech i będzie trener u nas. Wiem, że temat grzejący, aktualny, więc też chcielibyśmy tutaj, żeby była taka opcja, żeby trener się wypowiedział po prostu ze swojej perspektywy. Co do Polonia,
Kotwica, no bardzo fajny mecz, przyszło nam komentować z Bartkiem Sabajem, pozdrawiam serdecznie, wiem, że przygotowuje się do egzaminu, także trzymamy kciuki, słuchajcie, dajcie łapki w górę dla Bartka, żeby zdał ten egzamin adwokacki. Bo tak, to dajcie poważna tutaj sprawa, to... słowa wsparcia w komentarzach dla Bartka. to nie jest byle co, to nie jest byle jaka sprawa. Wracając do tego meczu, bardzo fajny mecz, dużo się działo już, 55 sekunda, sprawdziłem sobie to na skrócie jeszcze raz. Bramka Kostkowskiego, kto by się spodziewał, że to właśnie on będzie strzelał. Najpierw Gonceż w poprzeczkę, gdzieś tutaj znowu był bliski bramki, super snajper Kotwicy, ale kończy to wszystko Grzegorz Damian Kostkowski, bardzo ładny strzał, ale też był rykoszet, a co ciekawe w bramce dla Polonii, Kotona, również był rykoszet, także dwie bramki z rykoszetów można powiedzieć, ale był to mecz, naprawdę dawno nie komentowałem takiego meczu bardzo żywego, jakościowego, dużo się działo pod obiema bramkami. Mecz był naprawdę prowadzony na wysokim tempie, też nie było jakichś takich głupich strat, wiecie, takiej drugoligowej młódzki kopania się po czołach, tylko raczej było to wszystko sensowne. Może jeden przestój się zdarzył w ciągu tego meczu, że wiało nudą przez chwilę, ale tak to naprawdę było bardzo ciekawe spotkanie. No i co ciekawe, to było przecież spotkanie Beniaminków, także tutaj siła jakby jak najbardziej dodana, wartość dodana do ligi. No i co? I Kotwica miała swoje momenty, i Polonia miała swoje momenty, także ten remis uważam za sprawiedliwy. Jeszcze też sprawdziłem sobie statystyki, jakie były właśnie przy tym meczu. Strzały celne 4-4, strzały niecelne 3-4, niebezpieczne ataki 4-8-4-8, procentowe posiadanie piłki 51-49, rzuty rożne 5-5, także widzicie, że to wszystko na styku. No i naprawdę super, super to spotkanie się oglądało. Myślę, że też wy, jeżeli oglądaliście je na WP, mogliście być zadowoleni. Co najważniejsze, Lemanowicz, no nic się nie stało mu na szczęście, po tym zderzeniu słupkiem wyglądało to bardzo groźnie, także tutaj mamy, nawet wczoraj jeszcze Fidziu mi napisał wieczorem, że wszystko jest ok po badaniach, więc to całe szczęście. No i co, wiem, że chyba jakieś wyróżnienia do jedenastki kolejki są, także tu kibice pewnie będą zadowoleni, a ja jeszcze na koniec humorystycznie podpowiem, znaczy dodam taki komentarz, bo dostaliśmy nawet feedback z Kotwicy, że nawet dobrze komentujemy, więc to naprawdę jest wyróżnienie, dziękujemy. Kotwica w dalszym ciągu bez porażki, dwa remisy, no naprawdę to wejście w ligę robi wrażenie, a ja się zastanawiam, już jak wspomniałeś nazwisko bramkarza Polonii, Lemanowicza, ta sytuacja, przy której doznał tej kontuzji, ty komentowałeś to spotkanie, tam było dosyć spore zamieszanie. Dwa pytania, po pierwsze, czy był gol dla Kotwicy, czy piłka przekroczyła linię bramkową, to raz. Drugie pytanie, czy jeżeli ta piłka linii bramkowej nie przekroczyła, to czy Kotwicy należał się rzut karny? Sławek Kusak tutaj potwierdza, spoko komentujecie mecze, dziękujemy, to też zawsze miło usłyszeć. Co do bramki, Bartek tutaj bardziej to analizował, jeszcze po meczu pisał mi, że nie było tego gola, także no przynajmniej z tej kamery, tak, którą my mamy, nie mamy niestety powtórek, szkoda, wielka, wielka szkoda. No to tak, tutaj Lemanowicz padł na słupek, chciał ofiarnie interweniować, a co do karnego, tak, jeszcze pytałeś? Tak. A co tam, jakiś faul jeszcze, tak? Zagranie ręką, przy strzale. No, już tak nie analizowałem po meczu, no to ci nie powiem niestety, bo już jakby nie skupiłem się na tym. No bo myśmy dzisiaj przy przygotowaniu tego programu Live z Maćkiem sobie tą sytuację analizowaliśmy i tam w zasadzie piłka dwa razy odbiła się od rąk dwóch zawodników Polonii, no i zastanawialiśmy się, czy w tej sytuacji powinien zostać podyktowany rzut karny. Raz przy tej interwencji Lemanowicza piłka odbiła się, gdzie się nabiła bodajże właśnie chyba Marcińca, z tego co pamiętam, no i potem zawodnik Kotwicy oddawał strzał i jest Maciek, więc zaraz sobie tutaj zapytamy. No, akurat tak. Maciek, wchodzisz w dobrym momencie. Witam cię, Maciek. Maciek Krześniewski. Cześć, witam. Potężne studio filmowe jest. Nie widla, widla loka, panowie. Wszystko na wariackich papierach, kurde, no ale... Tak, wygrałeś czy przegrałeś? To jest najważniejsze pytanie. 8-1 dzisiaj wygraliśmy, nawet dobra. Dałem asystę. Cięta szkocka także. No, ale wiesz, że dobry ja się zgłosiłem do motoru, bo szukałem bramkarza.
Polecam się. Dobry humor, to okej. Okay. Tutaj my właśnie jesteśmy w trakcie, w połowie dyskusji tego, czy kotwicy należą się rzut karny przy tej sytuacji, w której... No ewidentnie się należał. Ja jestem w ogóle w szoku, że tam rzutu karnego nie było. Oglądałem sobie tą sytuację kilka razy na zwolnionym tempie, zresztą wysłałem ci, Olek, też na privie, tak, że jestem w szoku, dlaczego tam nie ma. Nie, no ewidentna jedenastka, no ta piłka chyba by poleciała pod poprzeczkę, no byłaby taka na styku. Ale nie, no musi gwiznąć sędzia, nie? No dobrze, także, jeszcze także tutaj mamy jeszcze jedna sytuacja, którą przytaczał nam widz w komentarzu. Muszę odnaleźć ten komentarz, ale też chodzi o... Sławomir Kusak pisze, karny na pieczarze, a co do ręki to zaraz obejrzę. Tak, na pieczarze. Czy karny był tam? To ty, Michał, komentowałeś. To powinieneś wiedzieć. Powiem ci, że ja nie wiem, ja mam dzisiaj chyba jakieś dziury, bo przez tą pogodę. W 90 minucie. Ale też na swoje usprawiedliwienie dodam, że 3 minuty przed 21 dowiedziałem się, że muszę tu wejść, więc nie miałem za bardzo opcji zanalizować. Tak, to wszystko wina korków w Krakowie. No ale rozpoznają Maćka teraz na Nowej Hucie, także wiesz, tutaj. No tak, po vlogu dzisiaj mnie zaczepił nawet sąsiad, że widział, także fajnie, przyjemnie, fajny odzew. Ale dobra, jedźmy z tymi meczami, bo znowu się rozgadamy na jakieś. Dobra, tematy. No to ja myślę, że chciał tylko Pogorzelca bym chciał wyróżnić, bo kolejny świetny mecz w jego wykonaniu. Naprawdę moim zdaniem tutaj uratował Kotwicy ten remis. Co jeszcze chciałem? Karny, pierwsza połowa. No chyba tutaj takie oczywiste raczej wnioski, no więc nie będę się już rozwijał na ten temat. No ale Kotwica nie przegrała znowu i tutaj się wydawało, że może Polonia jednak gdzieś tam włoży ten patyk w szprychy. Trochę wkładała, ale no nie do końca, tak? Bo ten mecz był wyrównany, tak jak już rozmawialiśmy. Duży świetne szacun. Świetne, Michał, porównanie. No, duży szacun, że tutaj naprawdę tyle, tak długo już trwa ta seria i ciekawe, jak długo będzie trwała. A Polonia też cały czas swoją serię bez porażek powiększa. No czy myślicie, że tutaj drużyna trenera Smalca się zacznie coraz więcej i więcej i lepiej grać? Tak, ja już myślę, że to już jest, będzie ten moment, gdzie Polonia będzie w czubie tabeli, tak już na stałe myślę. No dobrze. No, ja też myślę, że będą na stałe gdzieś tam w okolicach tego miejsca barażowego. No w tym momencie są na piątym, no to myślę, zwróćcie tak, uwagę też jeszcze, sorry Maciuś, że przecież tam nie ma kim grać powoli. Tam jest taka mała ławka rezerwowych, jest tyle kontuzji, jeszcze ten Lemanowicz, no na szczęście wszystko jest okej, okay, ale króciutka ta ławka rezerwowych, sporo kontuzji, więc jak wrócą do zdrowia wszyscy, no to wartość dodana. Okej, postawmy kropkę na tym spotkaniu, bo już tak jak wspominaliśmy i tydzień, i dwa tygodnie temu nasz tutaj dostawca tej technologii, jeżeli chodzi o konferencje i spotkania, no niestety wprowadził limit 60 minut na spotkanie, więc musimy troszeczkę gonić, więc dzięki Michał, że tutaj tą... Nie ma za co. Tutaj wypełniłeś tą lukę po Maćku, który jasne, miał problem, żeby dotrzeć przez korki w Krakowie na czas. Powrót czat, dziękuję bardzo, zostawcie łapki w górę, pamiętajcie, stówka na live to jest przyzwoicie bardzo, także na to liczymy. Trzymajcie. Tak jest, łapki w górę, zostawiać, no i też oczywiście pozdrawiamy naszych patronów, patronite.pl, ukośnik tak ligowiec i wszystkich tych, którzy wspierają nas bezpośrednio na YouTubie. Dokładnie. No to Polonia Warszawa, Kotwica Kołobrzeg była przez nas omówiona, no troszeczkę tutaj zmiana planów względem tego, jak chcieliśmy zacząć, ale już wracamy na właściwe tory. Garbarnia, Kraków, Radunia, Stężyca. No co tutaj dużo mówić. Serce ci się kraje, Olek, chyba. No tak, no, serce mi się tak kraje. Grając tą Radunię, to jednak... Tak, no nie jest to Radunia, która... Nie jest to drużyna, która zachwycała grą w zeszłym sezonie. To nie jest drużyna, która gra ładnie w tym momencie i też myślę, że 4 porażki z rzędu, no to chyba nie jest wynik, który wszystkich w Stężycy zadawala. No to już się powoli robi niebezpiecznie i też co najgorsze, nie ma jakichś takich aspektów, które wskazywałyby na to, że miałoby być w Stężycy lepiej. Duży szpital się zrobił na Kaszubach. Poważna kontuzja Kaszuby w dalszym ciągu, Wojowski jeszcze nie wrócił.
Teraz Zynek, drobny urazki, ta cały czas z urazem, Baszlaj z urazem. No tych nazwisk można w tym kontekście cały czas wymieniać. Dodatkowo za żółte kartki pauzował Letniowski, Stępień. Jeżeli otrzyma jeszcze jedną żółtą kartkę, to będzie miał już ich 8 na swoim koncie w tym sezonie, a więc kolejna pauza. No i robią się dosyć duże problemy kadrowe. Nie jest też tak, że to Garbarnia miała pełny skład, bo tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć, że w Garbarni też brakowało kilku kluczowych zawodników, a mimo to Garbarnia ten mecz potrafiła wygrać. Moim zdaniem też tak przed meczem troszeczkę się zastanawiałem, skąd zmiana w bramce Raduni, bo bronił Czajkowski. Czajkowski wcześniej no tych bramek tak mocno moim zdaniem chyba nie zawalał, a mimo wszystko po tej serii gier, w której Czajkowski bronił, co prawda te mecze były przegrane przez Radunię, no to trener Letniowski zdecydował się na roszadę, postawił na Tułowieckiego, no i chyba w tym przypadku nie... No Tułowiecki nie odwdzięczył mu się dobrą grą w tym spotkaniu, no tutaj dwie bramki zdecydowanie na konto Kacpra Tułowieckiego. Przy pierwszej raczej bym chyba nie winił bramkarza Radunii z tego względu, że tam piłka chyba w jakiś taki nienaturalny sposób odbiła się od murawy w Krakowie. No, nie, no pierwsza bramka to jest Rafała Kośnika, no też tak. Słabiutki mecz tego zawodnika, bo przy drugiej bramce też po tam chyba wyrzucie piłki z autu też był źle ustawiony i go obszedł tak naprawdę zawodnik Garbarni jak juniora, także no tutaj też... Ja sobie tak patrzę na tą Radunię, no jednak większość zawodników tam jest po prostu pod formą, no już nie wspomnę o tym, o czym wspominam cały czas, czyli to przygotowanie fizyczne, jak patrzyłem przy drugiej bramce, jak Potrac, młody zawodnik, przecież nie stary, biegł do wybloku strzału Marszalika, no to jest 30 minuta meczu, no to sorry, no to jest trucht, no to nie jest gaz i doskok, żeby przeszkodzić, nawet wiesz, zawodnik kątem oka widząc, że idzie na niego przeciwnik, to już ma ułamek sekundy mniej, żeby dobrze przycelować, tak? W momencie, jak on truchta do niego, no to Marszalik potrafi uderzyć, szczególnie Marszalik w Garbarni dysponuje fajnym uderzeniem. Także no tutaj, tak jak mówię, ciężko kogokolwiek wyróżnić. Nawet tam jak Radek Stępień miał jakąś sytuację do uderzenia, to widać, że to jest po prostu no pod formą zawodnik. No. Zawodnik, któremu ta piłka nie siedzi na nodze, tak? Także zwykle pompuje Radka, jak to tam się śmialiście, że pozytywnie o nim mówię, bo lubię go, natomiast tak samo Rafała Kośnika, natomiast no ja wiecie, że ja zawsze mówię co uważam i tutaj no niestety, no ci zawodnicy po prostu są w słabej dyspozycji. Trener Letniowski też już mam wrażenie, że troszeczkę nie wiem za bardzo, co mówić na tych konferencjach, bo umówmy się, tak bardzo eufemistycznie to nazwałeś, Olek, z tym, że nie wszystkich to zadowala, bo te wyniki versus kadra są fatalne po prostu. No, trzeba sobie to jasno powiedzieć i Radunia jest już nad strefą spadkową. No, to był główny faworyt do awansu. I tutaj, no mówię, trzeba się mocno zastanowić. Co do meczu, to na pewno warto pochwalić Garbarnię, bo tutaj trener musiał przełamuje te problemy kadrowe i to po raz kolejny, że tak powiem, no... mocniejszym kadrowo mimo wszystko zespołem potrafi wygrać. Ten mecz w ogóle był ciekawy, bo było aż 41 strzałów na bramkę, także to 22 do 19 w strzałach, także zajebisty mecz, jeśli chodzi o takie dla kibica emocje. No i Kacper Tułowiecki no też, no. Babol no to jest, jeszcze, tak, to, jeszcze to wiesz, o czym... Możesz jeszcze gdzieś tam gola kontaktowego zdobyć i powalczyć o ten punkt, nie? Nawet w końcówce. To dla Radunii przegrywając 2-0 byłoby dobrym wynikiem, no, a niestety no, bramka w zasadzie oddana za darmo. No. No w każdym razie w Radunii coś się nie klei, dzieje się źle na pewno i mają dużo do myślenia i to działacze i sztab szkoleniowy. Jedna ciekawostka jeszcze a propos Radunii, no to chyba pierwszy raz w tym sezonie albo drugi z tego co pamiętam, bo w meczu z Puławami, z Wisłą Puławy trener Letniowski zdecydował się na ustawienie z czwórką obrońców. W tym meczu z Garbarnią teraz 4-4-2 z przodu Surdykowski i Sopków. I też tutaj jeżeli miałbym dać jakiegoś małego plusika dla któregokolwiek z zawodników Radunii, no to jednak Surdykowski, który prawdę mówiąc zamyka mi twarz, bo mówiłem, że ten zawodnik trochę nie pasuje do stylu gry Raduni, no ale w ostatnim czasie cały czas wpisuje się na listę strzelców, tak też było w tym spotkaniu, co prawda to był stały fragment gry, dośrodkowanie Łuczaka, no i znowu znalazł się super w polu karnym, no i to też jest to, z czego Surdykowski najbardziej słynie, czyli gra głową, tak? Jedna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, znowu Garbarnia traci po stałym fragmencie gry. To jest w tym sezonie taka rzecz symptomatyczna. No też przyznał
W bramce nie ma się tutaj co czarować Bartosik, no ale młody bramkarz jeszcze musi na tym przedpolu troszeczkę pewności zyskać, także no na takich błędach na pewno będzie się uczył. Oczywiście nie zawalił tego gola, Bóg wie jak, ale no to była jego piłka. Jedziemy dalej. Górnik Polkowice, Hutnik Kraków. Tutaj na pewno przy tym spotkaniu będziesz miał trochę do powiedzenia, ale będę cię popędzał, bo tak jak mówiłem, dzisiaj program nabity jak ja kabanos. Właśnie powiem szczerze, że o tym spotkaniu nie ma co za dużo mówić, bo to był po prostu słaby mecz. To był słabiutki, nudny mecz, w którym tak naprawdę spotkały się dwa słabo grające zespoły i mniej słaby był ten z Polkowic. No niestety Hafez zrobił różnicę, najlepszy na boisku, także były zawodnik Hutnika, można powiedzieć, że pogrążył Hutnika. W Hutniku brakuje dziewiątki, trener Paszkiewicz cały czas forsuje tą opcję z Asinorem na dziewiątce, gdzie on cały czas biega po skrzydle i tak naprawdę nie ma kto strzelać bramek. Jeżeli nie zrobi tego Świątek czy właśnie Asinor, to tak naprawdę nie ma tego chociażby Lelka w większym wymiarze czasowym. Na ławce też zaczyna Serafin, nie wiem czemu, bo to jest zawodnik bardzo kreatywny. Natomiast no, dziwi mnie też ta upartość w tym rozgrywaniu od tyłu. No, tak naprawdę wystarczy stanąć na połowie i przy tym rozgrywaniu od tyłu młodzi zawodnicy popełniają błędy. Tak samo teraz Jacek popełnił błąd, źle podał, poszła z tego od razu szybkie podanie penetrujące i strzał po krótkim słupku. Pechowo piłka się odbija od pleców Leszczyńskiego i wpada do siatki. No Hutnik nie był w stanie tak naprawdę stworzyć większego zagrożenia. Polkowice, jeżeli ktoś oczekiwał z kibiców, że zamiana trenera Szydełko na trenera Grzegorczyka to będzie ładniejsza gra, no to chyba musi zweryfikować swoje podejście, bo ja uważam, że to nie będzie wcale ładniejsza gra. No właśnie, tutaj jeszcze chciałbym się zatrzymać na chwilę przy tej zmianie, bo ta zmiana miała miejsce w środę, więc to już po naszym magazynie ligowym w zeszłym tygodniu, więc kilka słów na ten temat. Już chyba taki najważniejszy wniosek podniosłeś, że ta zmiana chyba, jeżeli chodzi o styl gry, nie będzie jakaś duża. Tutaj tak. Chyba chodzi o dostosowanie tego, jakim jest trenerem Tomasz Grzegorczyk do tego poprzedniego szkoleniowca, jakim był Szymon Szydełko. Bardzo podobny styl, ale też, co trzeba powiedzieć, to w zeszłym sezonie na grę zespołu, który Tomasz Grzegorczyk prowadził, mocno narzekaliśmy i obawiam się, że to może się potwierdzić w tym sezonie w przypadku Górnika Polkowice także. No to był taki wyrównany mecz, tak naprawdę mogłoby to iść w jedną albo w drugą stronę, bo Hutnik też tam miał jakieś niewiele, ale miał jakieś sytuacje przy odrobinie szczęścia, mogłoby być 1-1. No ale mówię, na ten potencjał teraz z tego co pamiętam albo kojarzę, nie mogłem się zdecydować. Bez Hafeza, bez Idzika i bez chyba Kiemzaka teraz grają z Siarką, także no wiesz, teraz ten efekt nowej miotły zadziałał, natomiast ja bym specjalnie tutaj się tym nie podniecał i zobaczył, jak to będzie dalej wyglądało w Polkowicach, szczególnie wobec właśnie takich problemów kadrowych, które mogą się pojawiać w trakcie sezonu. No i tyle, no i Hutnik teraz gra o 9 punktów, można powiedzieć, z Motorem, bo nie dość, że ten mecz taki, wiadomo, emocjonalnie gdzieś tam te zespoły zawsze do siebie podchodzą, to no to tutaj ten, który przegra, to się pogrąży tak naprawdę. Natomiast mówię, dla mnie to, co gra Hutnik, jest fajnym pomysłem, natomiast jest pomysłem naiwnym, mając tak niedoświadczony zespół. I to jest granie takie trochę juniorskie, moim zdaniem. Jeżeli już wymieniliśmy ten poprzedni zespół Tomasza Grzegorczyka, nawet nie poprzedni, ale dwa zespoły temu, tak jakbym to ujął naokoło, czyli Olimpia Elbląg, no to przenieśmy się do Elbląga. Tam mecz Olimpii z Siarką Tarnobrzeg 2-2. Zaraz tutaj nam przybędzie do nas, do ligowego magazynu, trener gospodarzy, czyli Przemysław Gomułka, i też zadamy parę pytań na ten temat, a w międzyczasie tutaj Maciek, poproszę cię o parę wniosków, jeżeli chodzi o ten mecz. A, czyli już przeskakujemy tak szybko. Tak jest. Tak? No tutaj, tak jak mówiłem, poczekaj, mamy notatki limit. Notatki sobie obrócę. Olimpia jest. Dobry mecz. Naprawdę wiele się działo. Dużo sytuacji podbramkowych, także na pewno ciekawie to się oglądało. Skuteczny wysoki pressing Siarki, który spowodował błąd Witana. Powiedzmy błąd, no. Też miał trudną sytuację, bo nie było komu zagrać, a z perspektywy, powiedzmy, zawodnika na pozycji bramkarz patrzy na to trochę inaczej, no ale jednak to wybicie piłki nie było najlepsze. O, spytamy zaraz trenera Gomułkę, czy wini Witana za tą pierwszą bramkę. To będzie pierwsze pytanie. Dzień pytanie dobry. Od razu, tak? No tak, z marszu, bo akurat mówiłem o tym pierwszym golu, to możemy zapytać. Nie winię w ogóle, biorę to na siebie, bo taki jest model grania
że chcemy grać od tyłu, chcemy grać odważnie i 100 razy wyjdziemy spod presji dzięki Andrzejowi, czego nikt nie widzi, ale błąd widzi każdy i ja uważam, że można było na drugą piłkę zareagować, można było bramkę zamknąć, opcji było dużo. Zawsze w moim modelu w drugiej, w czwartej kolejce się takie rzeczy działa, a tutaj dopiero w 11, więc jest okej. Okay. Okej, okay, tutaj akurat z tym stwierdzeniem, że nikt tego nie widzi, to się trochę nie zgodzę, bo tutaj miałem taką dyskusję z Michałem Czerniakiem na jednym z live'ów, że właśnie Andrzej Witan to jest jeden z tych bramkarzy w lidze, który chyba gra najlepiej nogami w tej naszej lidze, tak więc no tutaj niektórzy ludzie to widzą i naprawdę doceniają, bo to jak gra Andrzej Witan nogami naprawdę się w tej lidze wyróżnia. Ja mam takie pytanie też już nie z marszu, tylko wcześniej przygotowane. A propos tego, co mówił Kamil Wenger w jednym z naszych magazynów po meczu derbowym ze Stomilem Olsztyn. Czy faktycznie u trenera Gomułki się tak zapierdala, jak to mówił Kamil wtedy? No ja uważam, że trenujemy bardzo mocno, bo no inaczej się nie da. Tak jest moje zdanie. No bez ciężkiej pracy się nic nie osiągnie. Ten tydzień trenujemy, no mówię, sobota był mecz, następny mecz jest w niedzielę. To w niedzielę już była od nowa plus siłownia, górne partie. Dzisiaj był bardzo mocny trening, a to jest drugi dzień po meczu. I jutro mamy dwa razy, w środę raz, w czwartek też dwa razy. Piątek jest wolny i sobota też jest trening i niedziela mecz. I teraz moje kolejne pytanie, czy nie obawia się trener, że jednak te obciążenia, które trener nakłada swoim zawodnikom w kontekście tego, że mamy jeszcze do końca tego roku bodajże około, już nie pamiętam ile spotkań, ale gramy do połowy listopada z tego co pamiętam, czy one się nie odbiją w dalszej części sezonu negatywnie na tym, jak będzie prezentować się Olimpia? To ja już mówiłem od początku do chłopaków, że ci co będą o siebie dbać, będą przychodzić wcześniej, korzystać z aktywacji, mamy siłownię, mamy możliwości do tego, tak samo po treningu dla tych, którzy będą dbać o regenerację, nie będzie to problemu, a ci, którzy będą oszukiwać sami siebie, to gdzieś zginą, tak jak w dżungli, najsilniejszy przeżyje. I dla mnie nie liczy się teraz wynik ten krótko taki falowy, tylko co będzie później, więc ja chcę, żeby właśnie jak najwięcej tych lwów było na koniec, a nie kotki, co mi miauczą i będę musiał z nimi walczyć. I im szybciej się dowiem, kto jest lwem, tym będzie łatwiej mi też zdefiniować i zbudować mocniejszą drużynę, więc nawet kosztem 2, 3, 5, 6 punktów jest to dla mnie ważniejsze, żeby wiedzieć, który z zawodników jest w stanie pracować na tych intensywnościach. No, bardzo ciekawe stwierdzenie. Czy tutaj czat ma jakieś pytania do trenera Gomułki? Na pewno tutaj zapraszamy do tego, żeby zadawać jakieś pytania, a w międzyczasie tutaj Maćkowi oddamy jeszcze na chwilę głos. No, ja mam takie dwa pytanka. Czy nie boi się pan trener, że te wyniki są w cudzysłowie za dobre? Bo w Olimpii była już taka sytuacja no nie raz, że te wyniki były dobre, Olimpia gdzieś tam w górze tabeli była i nagle coś się urywało już. Nie wspomnę, że tak było 3 sezony temu, kiedy Olimpia była w cudzysłowie zagrożona barażami. Nie czuje pan takiego czegoś, że zaraz będzie trzeba gdzieś tam grać młodymi, żeby przypadkiem nie awansować? Nie czuję tego, bo gram od początku młodymi, więc już się nie da bardziej młodymi, dlatego... No, początku... Młodymi, jeszcze młodszymi. No bo my pro junior system jesteśmy na pierwszym miejscu, gramy trzema zawodnikami często od początku, jak nie to dwoma, nieraz się czterech pojawi na boisku i tak jak już powiedziałem, stawiamy na swoich, bo są dobrzy i ja nie będę się tutaj sugerował, czy pro junior system, czy nie, tylko stawiam na najlepszych, a wyniki, no to tak jak już mówiłem, z meczu na mecz chcemy zawsze walczyć o całą pulę i jeszcze nie mieliśmy takiego meczu, gdzie nie walczyliśmy. Mieliśmy jeden wypadek przy pracy, to był w Krakowie, gdzie uważam, że byliśmy tragicznie, ale tak przegraliśmy tylko jedną bramką, więc w każdym meczu do ostatniej minuty walczyliśmy o pulę punktu. No właśnie w tym Krakowie to był dziwny mecz. Ja komentowałem to spotkanie i dobrze zareagowaliście na tą czerwoną kartkę. Nawet mówiłem w trakcie transmisji, że miałem takie wrażenie, że czasami te zespoły przesypiają te 10-15 minut na przykład do przerwy ten czas, a widać było po was, że wy od razu chcecie ruszyć na Hutnika, tylko problem był taki, że zupełnie jakoś, tak jak pan mówi, no te dośrodkowania w drugiej połowie i tak dalej, to były czcze zagrania, ale to już nie wracajmy może do tego meczu. Drugie pytanie, czy już w tym momencie może pan powiedzieć, że Olimpia jest taką drużyną, jaką pan chciał, żeby była na tym etapie rozgrywek, czy jeszcze są rzeczy, których pan jest niezadowolony i dopiero, nie wiem, po rundzie jednej całej skończonej będzie można powiedzieć, że to jest ta Olimpia Przemysłowa Gomułki, którą on sobie życzy, że tak powiem. Nie, no do tego, co ja chcę grać, to jest jeszcze bardzo daleko. To myślę, że
że tu daleko brakło, ale widzę już to takie zarysy tego, co mnie też cieszy. Widzę też, że jesteśmy w stanie zdominować przeciwnika, nie wiem z siarką, kto komentował, ale na przykład w pierwszej połowie bardzo dobrze utrzymywaliśmy się przy piłce, mieliśmy dobry pressing, stworzyliśmy sobie dużo sytuacji stuprocentowych, których nie wykorzystaliśmy. Przeciwnik wyszedł dzięki nam na prowadzenie i tak wróciliśmy do meczu i mogliśmy jeszcze do przerwy prowadzić, więc uważam, że jest to, na początku było to 5 minut z 90, tak jak chcę, teraz jesteśmy w stanie nieraz zagrać 45, 50, nieraz 30 i do tego trzeba dążyć, żeby jak najbardziej dominować i grać na swoich warunkach. A mówię, z dnia na dzień coraz bardziej idziemy w tym kierunku i myślę, że dostanie drużyna tą szansę, żeby się pokazać z jak najlepszej strony pod tym DNA. I do tej pory mówię, idzie to wszystko w dobrym kierunku, ale to nie jest rzecz, którą zrobię w 6, w 8, w 9 miesięcy, tylko to potrwa. Oczywiście. I też mówię, tak samo z doborem zawodników, no bo my w okresie przygotowawczym to byliśmy zajęci doborem zawodników, a nie robieniem tego DNA i dopiero z czasem, jak miałem zawodników, to zaczęliśmy działać, a teraz, tak jak już powiedziałem, mamy lekki problem, bo mamy dużo nie kontuzji, tylko urazów, bo są to skręcenia kostek, są to takie małe rzeczy, ale które też nam zabiorą zawsze na 3 tygodnie kilku zawodników i dlatego od tych 2 tygodni gramy takim składem, trochę eksperymenty w tym są, no ale mam nadzieję, że szybko się to skończy i będziemy mogli wystawiać najmocniejszą jedenastkę i będzie więcej rywalizacji na treningu. Okej. Okay. Tutaj z czatu 2 pytania się pojawiły, ale na jedno pytanie już chyba trener się odniósł. Mogliśmy zamknąć mecz w pierwszej połowie. To jest cytat właśnie z trenera po meczu na konferencji. Pytanie, czy trener oglądał ten sam mecz, ale myślę, że tutaj przed chwilą trener tutaj dobitnie odpowiedział i odniósł się do tego, jak ta pierwsza połowa w tym spotkaniu wyglądała. A drugie pytanie było, czy sądzi trener, że Polonia Warszawa awansuje? Tutaj pyta użytkownik Jakub Mulsyrczyk. To a propos Polonii Warszawa. My z Polonią jeszcze nie graliśmy, dlatego tak tylko mogę ich ocenić z tego, co oglądałem. Ale no mówię, ja bym chciał, żeby awansowały drużyny, które sportowo są na to gotowe i są też organizacyjnie na to gotowe. A kto to będzie, to mówię, to czas pokaże. Ale dla mnie ważne jest, żeby to były drużyny, które wejdą i u góry nie będą musiały myśleć z dnia na dzień, czy przeżyją, tylko żeby po prostu dalej funkcjonowały na poziomie o ligę wyżej. To uważam, żeby było dla wszystkich najlepsze. Gen zapyta, czy jest jakiś piłkarz siarki, którego widziałby pan w zespole Olimpii? Dla mnie tam było dużo zawodników z wysoką jakością indywidualną, tylko no mówię, żeby też pasować do tego zapierdalania, tak jak pan powiedział, to nie wystarczy, że jest się dobrym zawodnikiem, tylko trzeba mieć też gotową głowę do tego i być głodnym sukcesu, czyli ja chcę mieć zawodników, którzy nadal wierzą w to, że mogą zarabiać bardzo duże pieniądze z grania w piłkę. I nie interesuje mnie to, w jakim wieku jest ten zawodnik, nie interesuje mnie, czy on już grał na tym poziomie, tylko co chce osiągnąć. Jeśli mam możliwość oczywiście młodszego czy starszego zawodnika, to zawsze będę stawiał na młodszych, no bo widzę tam większy potencjał, ale tak jak już powiedziałem, jeśli jest to ktoś, kto się obroni swoimi umiejętnościami, to zawsze dam mu szansę, ale szukam ludzi, którzy chcą coś jeszcze osiągnąć i wierzą w to, że nawet grając teraz w drugiej lidze mogą zagrać w Ekstraklasie za 2 lata. Okej, okay, ostatnie pytanie, to jest takie pytanie już pół żartem, pół serio. Czy jest pan teraz w domu, czy w klubie i czy zdążył już pan zobaczyć Elbląg, bo w ostatnim naszym magazynie tego czasu nie było? Nie, ja teraz ostatnio zmieniłem miejsce pracy i więcej pracuję z domu. Godzin robię więcej niż robiłem, ale już nie robię z domu, nie z klubu, bo stwierdziłem, że jest zawsze jest spokój, cisza, no bo w klubie zawsze się coś dzieje, tu przyjdzie ktoś wyjdzie. W domu to mówię, przy córce i przy kobiecie jest to tak, że jeszcze mamy tutaj 3 pokoje, więc można sobie wyjść i popracować, a ze sztabem jak jest możliwość, no to zostaję w klubie, więc teraz jestem w domu, akurat jak dzwoniliście, to tutaj rozmawiałem z zawodnikami, akurat z tymi, co im jeszcze prywatnie robię analizy, a tak to zaraz będę wracał, bo tam rozmawiam właśnie z asystentem odnośnie Raduni. A okay. Wracając do szans, tutaj chciałem powiedzieć temu jednemu z widzów, nie wiem kto to powiedział, bo
Dla mnie sytuacja bramkowa to nie jest sytuacja bramkowa, jeśli jest to sam na sam z bramkarzem, tylko są to sytuacje, które wynikają z modelu gry i z pomysłu. Czyli jeśli dojdziemy do sytuacji, którą trenujemy, jest to taką, jak mieliśmy po przechwycie 3 na 1 i Konrad Gutowski chciał podać do Arona, no ale go nie zauważył i nie doszedł ten pas, to dla mnie to są sytuacje no stuprocentowe, bo gdyby ten pas doszedł, to Aron biegnie sam na sam. I mówię, niektóry kibic tego nie zauważy, bo widzi tylko, jak oddajemy strzał na bramkę. A ja bardziej też patrzę, w którą strefę wchodzi zawodnik, czy była możliwość zagrania piłki zwrotnej, czyli nie wszystko, co idzie w bramkę, tylko też co przy lepszej decyzji dałoby stuprocentową sytuację. I tak jak po analizie meczu z Siarką, nie mogliśmy wygrać, tylko zasłużyliśmy w 100% na zwycięstwo i nawet w fazie, gdzie to Siarka była drużyną, która naciskała i miała piłkę, to my mieliśmy sytuację, żeby je stworzyć, ale muszę też powiedzieć, że przy naszej głupocie Siarka mogła zdobyć bramkę na 2-0. Okej, okay, bardzo tutaj dogłębna, trafna analiza moim zdaniem. No cóż, czas nas goni, także dziękujemy, że trener do nas wpadł po raz kolejny i mamy nadzieję, że tych spotkań będzie więcej. Być może w takiej dłuższej formie, jeden na jeden przyjedziemy do Elbląga i może coś tam nam się uda złożyć w dłuższej formie, nie tylko tutaj na szybkiego na magazynie, ale będziemy może coś tam jeszcze próbować zrobić. O ile znajdzie trener tutaj nam czas poza tymi wszystkimi analizami indywidualnymi. Ja zapraszam, ja zawsze znajdę czas. Na piłkę zawsze znajdę czas, na inne rzeczy raczej nie, ale na piłkę zawsze znajdę czas. Okej, okay, dziękujemy fajnie. Bardzo i życzymy powodzenia. I też życzę powodzenia, bo powiem szczerze, że przed sezonem no, wydawało mi się, że Olimpia... Ja mam tego screenshota, mam. Pokażę gdzieś, wam. No, mam gdzieś, tego. Ale ja tego nie ukrywam, także ja jestem otwarty. To była wielka... Olimpia to była wielka niewiadoma. Mówiłem, że będziecie się bić o utrzymanie. Póki co bijecie się o najwyższe cele. Nie mam z tym absolutnie problemu, także bardzo dobrze. Ale to jest dopiero 11 kolejka, ja uważam. Ja wiem, ale i tak podziwiam. I tak gdzieś tam kibicuję, także super, oby tak dalej. Będzie ciężko, ale staramy się, tak jak mówiłem, w każdym meczu walczyć o pełną pulę. O, i super. Dobrze. Jeszcze raz dzięki i powodzenia w następnych spotkaniach. To pozdrawiam. Pozdrawiam. Bardzo ciekawa postać, bardzo ciekawa postać i tutaj... Tak, ale super podejście i podoba mi się. Tak, ja bardzo lubię też takich trenerów, którzy są otwarci, którzy tutaj nie kryją swojego pomysłu na grę, którzy gdzieś też dają nowe światło kibicom i obserwatorom tego, jak drużyna ma grać, więc na pewno myślę, że warto byłoby tutaj jednego dnia wyskoczyć do Elbląga albo gdzieś spotkać się przy okazji meczu wyjazdowego. Wczoraj oglądałem taki dokument do Elblągu, był na Kanal Plusie i mam smaka, żeby tam pojechać właśnie i pozwiedzać trochę, no ale to całą Polskę. Ja bym chciał całą Polskę zwiedzić, ale kiedy to wszystko zrobić? Jeszcze dokładnie. Trzeba dogara, pamiętaj, że dzisiaj mamy 60 minut na to, żeby zrobić ten program, a jesteśmy w połowie, jedziemy dalej. Następny mecz, który jest do omówienia, to KKS Kalisz Lech 2 Poznań. Dobra, komentowałem ten mecz, więc na szybko powiem. Tak, dwa słowa Maciek tutaj bardzo szybko, bo naprawdę goni nas czas. Cóż, no początek spotkania dla Lecha, tak naprawdę w 4 minucie sobie wygrał głowę, poszedł za Wilakiem i Wilak mu odegrał piłkę, bardzo też dobrze grał Wilak w tym meczu, także sobie trafił, potem był niewidoczny, potem w zasadzie w 3 minuty KKS to był 2 gole, najpierw Kędzia głową wyrównał po takim dograniu z boku, potem Borecki do spółki z Kamińskim, w zasadzie Kamiński dograł Boreckiemu i ten drugi strzelił gola. Wydawało się, że KKS jest na dobrej drodze, żeby kolejne 3 punkty zainkasować. Do przerwy nic już takiego więcej nie działo, ale tuż po przerwie fatalny błąd Gawlika, który w niegroźnej sytuacji wpuścił przed siebie zawodnika Lecha, pociągnął go przed polem karnym za koszulkę i ewidentna druga, to była chyba druga żółta z tego co pamiętam, kartka i dostał czerwo. No i co, Lech się rzucił do ataku, stać go było tylko na jednego gola, było trochę tych sytuacji, pod koniec jeszcze taka dramaturgia, bo ulewnie padający deszcz, natomiast powiem szczerze, KKS też miał dwie sytuacje dobre, żeby jeszcze w dziesiątkę wygrać, także no, remis sprawiedliwy, ale to był bardzo dobry, żywy mecz i naprawdę przyjemnie się to oglądało. To jeszcze dwa słowa ode mnie. Tutaj widziałem, patrząc na składy desygnowane do gry w tym spotkaniu, czyli przede wszystkim skład rezerw Lecha, wzmocniony przez 3 nazwiska z pierwszego zespołu. Tak. Sobiech, Żukowski i Pingot. Jak ocenisz tych zawodników na tle tutaj reszty graczy, którzy występowali Sobiech, w tym spotkaniu? Sobiech po golu trochę zniknął. Miał dwie sytuacje jeszcze do strzału, ale
za długo się wahał i podawał taki występ. Wczoraj ktoś mnie pytał to na Twitterze, chyba 6 mu dałem w skali od 1 do 10. Żukowski w ofensywie aktywny, szczególnie w drugiej połowie, natomiast obie bramki padły z jego stroną i przy jednej z bramek wracał truchcikiem. To mi się bardzo nie podobało, specjalnie po to analizowałem sobie ten mecz. To mi się nie podobało, bo no, zawodnik ma zapierdalać, jak jest akcja jego stroną, to po prostu ma sobie wypróć płuca, a on sobie wracał truchtem, więc tutaj minus. Tutaj bym tak, nie wiem, dał może 5 za ten występ. A Pingot, kurczę, z tego co pamiętam całkiem, ale mówię, musiałbym jeszcze raz oglądać sobie pod kątem tego zawodnika, żeby ocenić jego grę tak dokładnie, pojedynki i tak dalej, także tutaj nie pamiętam, żeby popełniał jakieś rażące błędy, natomiast tak, żeby ocenić go od deski do deski, to mówię, musiałbym to spotkanie obejrzeć jeszcze raz. No dobra, przechodzimy dalej. GKS Jastrzębie, Zagłębie, 2 Lubin. I czy uważasz, że tutaj ten wynik 3-1 dla gospodarzy to jest mimo wszystko jakaś niespodzianka, biorąc pod uwagę formę tych obydwu zespołów? To znaczy, wiesz co, nie, bo ja mówiłem o tym, że Zagłębie robi wynik ponad stan. Zagłębie teraz ma troszeczkę problemów kadrowych, bo nie było ani Kłódki, ani Adamskiego, ani Buricza, czyli tych takich zawodników, którzy ten zespół nakręcali w tych poprzednich meczach i dawali mu dużo jakości. Do tego Zagłębie gra jeszcze w Młodzieżowej Lidze Mistrzów, także też kolejny front, na którym zawodnicy ci młodzi będą musieli się gdzieś tam zjawiać, powiedzmy, przenosić, tak, tą swoją obecność, więc mogą być problemy kadrowe w Zagłębiu. No, w pierwszej połowie Zagłębie wyglądało całkiem nieźle, starali się kontrolować grę w swoim stylu, natomiast no, pogoda i warunki były typowo pod Jastrzębie, czyli zryta murawa, lejący deszcz i walka i taka, jak to się mówi, siepanka. Natomiast cóż, no Stanclik to jest gwiazda tego zespołu, bardzo mi się podoba ten zawodnik i naprawdę robi wrażenie, zanotował asystę i asystę drugiego stopnia, jeszcze w zasadzie jedno też brał udział w tej akcji na chyba na 3-0 wtedy, także przy każdej bramce miał udział, naprawdę ten zawodnik bardzo mi się podoba. No i tyle, no Jastrzębie skuteczne do bólu i słuchaj, no tak mówimy ciągle o tym stylu i tak dalej, i spójrzmy w tabelę, gdzie jest Jastrzębie i tyle, no i to wszystko wyjaśnia tak naprawdę, także tutaj dla trenera Kurdziela też brawa, bo 16 punktów i tutaj jest 6 punktów nad strefą spadkową, także mówię, wygrany ważny mecz też z wyżej notowanym rywalem, także myślę, że jest to wynik. Ja tutaj typowałem baremi z tego, co pamiętam. No Zagłębie moim zdaniem będzie gdzieś w środku tabeli za chwilę, bo te wyniki po prostu były ponad grę i ponad stan. No jestem chyba takiego samego zdania, więc nie będę tutaj się rozwodził. Ale trener Zagłębia bardzo fajnie opowiada na konferencjach. Każda konferencja z trenerem Krzyżanowskim to jest 20-25 minut, więc naprawdę jak ktoś sobie lubi posłuchać o piłce, to polecam. Bardzo ten trener fajnie się wypowiada. Jasne. No to co, przechodzimy chyba do kolejnego spotkania, którym było spotkanie z Tomilu Olsztyn ze Śląskiem. A tutaj 2. Do trenera Grabowskiego. Tak. Tutaj wynik 1-0. Tam była taka sytuacja w tym meczu, gdzie Wójcik chyba przebiegł całe boisko, z tego co pamiętam. I... Tak, tak. No i nawet strzału nie oddał. To była taka sytuacja, jak tam w Siedlcach chyba też była taka sytuacja. No ten mecz był słaby. No troszeczkę nie ukrywam, że się wymęczyłem trochę komentując, bo ta piłka odskakiwała. No mało było takich płynnych akcji. Strasznie rwana gra. Ale z dużą determinacją Stomil jednak podszedł, szczególnie w drugiej połowie i zdominował mimo wszystko sytuacjami zespół Śląska 2. O, jest już z nami trener. Tylko kamerkę. Halo? O, jest. Halo, słychać. Halo, witam. Witam serdecznie. Witamy, trenerze. No to co? Olek, pytania jakieś do trenera? Ja najpierw oddam tobie głos, a swoje pytanie zadam potem. Tylko panie trenerze, prosimy ściszyć odbiornik, tak żeby nie było słychać. Już teraz. Jest okej. Okay. No, nie słyszę się, no to jest okej. Okay. No jak tam panie trenerze po tym wczorajszym meczu? Taki mecz no wielkim widowiskiem nie był, troszeczkę się można było zmęczyć oglądając to spotkanie, ale brawa za determinację, bo tą determinacją i dążeniem po swoje tak naprawdę, pójściem po swoje, wyszarpaliście te 3 punkty. No myślę, że tak. Tutaj dla nas najważniejsze było wczoraj zwycięstwo, bo dawno nam się to nie zdarzyło i tak gdzieś to trochę te emocje takie
wisiały w powietrzu, że bardzo wyczekiwane te 3 punkty były dla nas. I też się zgadzam z tym, że ten styl rzeczywiście nie był najlepszy, a na pewno nie taki, jaki chcielibyśmy, żeby był. Co nie zmienia faktu, że A ostatnie spotkanie. jak pan odczuwa to. A, przerwało chyba. Coś internet zerwał przez chwileczkę. To chyba u ciebie, bo ja dobrze, bardzo dobrze u mnie? Wszystko słyszałem. Aha, okej, okay, tak. Przepraszam, nie, bo ja myślałem, że pan trener skończył mówić, bo tak przerwało i już zacząłem kolejne pytania, a się okazało, że coś przerywa. Dobra, to już się zamykam. No, ostatnie spotkania dla nas były, myślę, jeśli chodzi o grę, o prowadzenie gry, o to, jak chcielibyśmy wyglądać w przeciągu większości spotkań, były, myślę, na tyle dobrze, ale nie zgadzał nam się wynik. Tutaj notabene było troszeczkę odwrotnie, bo wynik jest ok, mamy wreszcie te 3 punkty. Na zero zagraliśmy z tyłu i to wszystko fajnie, jednak tego stylu trochę brakło. Także myślę, że mamy nad czym pracować, ale we wczorajszym spotkaniu rzeczywiście najważniejsze było zwycięstwo. No to ja zadam wtedy moje pytanie, bo tutaj od razu pojawiło się pytanie na czacie związane z tym, o czym ja chciałem porozmawiać, bo patrzę na wyniki, jeżeli chodzi o ofensywę Stomilu Olsztyn. 13 goli strzelonych to jest chyba drugi najgorszy wynik, jeżeli chodzi o całą ligę, zaraz po Motorze. MLT pyta, czy Stomil ściągnie jeszcze jakiegoś napastnika, bo z tą pozycją mamy największy problem, a ja jeszcze dodam, że tutaj najlepszym strzelcem waszego zespołu jest Jakub Tecław, czyli nominalny obrońca. Chyba macie problemy tutaj chyba z ofensywą. Myślę, że ten, kto śledzi dokładnie nasze mecze i nie ogląda tylko urywków bądź skrótów, a jednak gdzieś tam w większości fragmentów czy całe spotkania mniej więcej widzi, że no problem mamy, jeśli chodzi o tą finalizację. Na pewno nie mamy problemu z nawet jest tą grą defensywną, bo myślę, że też te 4 bramki na Elblągu, gdzie ten mecz zupełnie na mnie wyszedł, też gdyby je zabrać, no to też ten dorobek i minus byłby mniejszy. No ale z przodu na pewno czegoś nam brakuje i tutaj jest nasze duże pole do popisu. No, niemniej jednak cieszymy się też, że ten dorobek, czy Tecława, czy innych zawodników jest, no bo to nam dało tyle punktów, ile na tą chwilę, pewnie na tyle, na ile żeśmy zasłużyli. Cieszy to, że te kreowanie sytuacji przekłada się nawet na tę tabelkę w Expected Goals, jeśli chodzi o Instata, gdzie praktycznie we wszystkich meczach, no oprócz tego, no oprócz tej Olimpii, mieliśmy lepsze od przeciwników, także też to świadczy o tym, że tutaj musimy poprawić no, tą finalizację i no i wtedy też nie będziemy szukali pewnie napastników, nie będziemy szukali gdzieś tam dookoła, a troszeczkę inaczej będziemy też postrzegani jako zespół. Co do pytania, myślę, że do zimy już nikogo nie sprowadzimy. Macie jeszcze jakieś pytanie? Ja jeszcze chciałem zapytać, panie trenerze, czy czuł pan przed tym ostatnim spotkaniem, że jakieś ciemne chmury się nad pana posadą zbierają, czy czuje pan, że tutaj jest wsparcie i mimo tego, że ta seria taka była troszeczkę negatywna, bez zwycięstwa przez parę meczów, to czuł pan, że tutaj nic się złego dla pana nie stanie? Ja nic nie czułem, żadnych ciemnych chmur i tutaj, no nie wiem, przez was też żeśmy byli uważani na zespół do spadku, więc przed nie, tym meczem no może nie do nie, spadku, ale walkę o utrzymanie, no. Nie, nie, nie. Ja też mam grafiki, te jak żeście ale pisali. Ale mnie podłapali. bodajże czterech z was dało, że do spadku jest Stomil Olsztyn, także Stomil Olsztyn na tą chwilę nie był w strefie spadkowej. Stomil Olsztyn, tak jak mówię, przy tej całej sytuacji po spadku na pewno był w trudnym momencie i myślę, że na tą chwilę też nas stać na to, żeby to było miejsce lepsze. Gra również, ale jeśli chodzi o wsparcie, to myślę, że tutaj zarówno zespół, jak i właściciele, prezesi, myślę, że no, zachowują się tak jak powinni w tym momencie. Tutaj na czacie pojawiają się kolejne pytania. Też Sower, który notabene nas w trakcie trwania tego programu zaczął wspierać, za co serdecznie dziękujemy, mówi, że dwóch trenerów z północy i każdy ma już teczki przygotowane, jeżeli chodzi o screeny. Ale tu jest pytanie od Sławomira Kusaka właśnie do tego, do czego się przed chwilą odnosiliśmy. Cytuję to pytanie. O co ten Stomil gra, bo ja już nie wiem. Czyli jakie są cele postawione przed tą drużyną i jak trener tutaj ocenia szansę Stomilu na koniec tej ligi? W co celujecie? Tak. Cele od samego początku postawione przede mną, jeśli chodzi o zarząd, to właściciela były jasne, czyli
czyli utrzymanie w drugiej lidze. Myślę, między słowami też tam chodzi o jak najszybsze utrzymanie i też próba może pogrania o coś więcej. Myślę, że ta liga pokazuje, a przede wszystkim my jako zespół pokazujemy sami sobie, że wyeliminować pewne nasze właśnie mankamenty, jeśli chodzi o tą ofensywę, no to może być naprawdę zdecydowanie lepiej. Na pewno nas na to stać, też tą kadrą osobową, jaką jesteśmy, więc na pewno będziemy pracować i tą drugą część rundy będziemy się starać, żeby ten dorobek punktowy był lepszy, z takim dobrym wyjściem nawet i do ataku o te wyższe miejsca, które w tej lidze będą się znaczyły, że gramy o coś więcej. Macie jeszcze jakieś pytanie? Nie, ja tylko chciałem powiedzieć, że tutaj nie ma żadnej złej krwi. Nie życzymy oczywiście źle, no ale kogoś musieliśmy wytypować, więc tutaj myślę, że trener doskonale rozumie, że to nie wynika z tego, że źle życzymy, tylko po prostu no, z jakichś tam naszych wniosków czy obserwacji, tak? Jasne, jasne, ja mówię. Odpowiadałem nam na pytanie, jeśli chodzi o czarne chmury i o to wszystko podejście, także nie, no mówię, musimy sobie też zdawać sprawę, że w momencie, kiedy ja przychodziłem do 100 milu, miesiąc temu, jeszcze miesiąc wcześniej nie wiadomo było, czy ten 100 mil w ogóle wystartuje, wiadomo jakie miał problemy. Tutaj też chwała zarządowi, chwała właścicielowi, że poskładali tak na tyle dobrze te klocki, że no dzisiaj nie jesteśmy w miejscu, w którym część z komentatorów widziało nas jeszcze do niedawna, także myślę, że dobra praca nasza na pewno się obroni i w przyszłości też będziemy dawali więcej radości naszym kibicom niż nawet do tej pory. Ale ja myślę, że też takie zabawy na początku, przed ligą jeszcze takie typowanie. Nie, no to traktujemy na zasadzie zabawy, prawda? No tak, no spójrzmy w ogóle na tabelę, jak ona wygląda. No chyba nikt nie spodziewał się, że na pierwszym miejscu będzie Kotwica, na drugim Znicz, a po drugiej stronie tak. Siarka i Motor Lubin. No i motor według bukmacherów był pierwszy, było 1,50 chyba na awans Motoru bezpośredni, tak? No a w tym momencie to sobie można gdzieś tam... Mówię, no zobaczyć. Jasna sprawa, dlatego tutaj też myślę, że ta liga pokazuje, że ja bym tu nie skreślał nawet i Motoru, wiadomo co tam się dzieje i też tutaj już nie gloryfikował tych drużyn, które są na czubie tabeli. Myślę, że każdy trener tutaj jest na tyle rozsądny, że podchodzi do tego z dystansem, bo mówię, te dotychczasowe wyniki pokazały, że tutaj rzeczywiście bardzo dużo może się zdarzyć w jedną i drugą stronę, także skupiamy się na razie na tym, co jest, a wiemy, że nie jest źle, ale też nas jako 100 miliocznym stać na więcej. No dobrze, dziękujemy serdecznie za wizytę w Ligowcu, tak jak mówię każdemu naszemu gościowi. Zapraszamy ponownie, miejmy nadzieję, że będzie okazja do tego, żeby się spotkać jak najwcześniej, no i życzymy w następnych meczach powodzenia. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy trenerze za dziękuję, wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Do usłyszenia. A za chwilę przejdziemy do następnego spotkania, ale wiesz co, Maciek, z tego względu, że mamy już za 5 minut to godzinę 22. Tak, myślę, że przeładujemy sobie to streama, żebyśmy nie mieli problemu. Ja tutaj wrzucę sobie, nie wiem, jakąś taką grafikę, zaraz muszę sobie poszukać. O, pokażę nam pieska, jakiego mamy do adopcji w schronisku na Paluchu. Django. Chłopaki, nie tłumaczcie się, po prostu się nie stać. Tak, ja zaraz chcę się do tego odnieść, ale Maciek, na szybko się przeładujemy, okej? Okay? Dobra, no spoko, to co mam robić? Zostać tutaj? Zaraz ci wyślę link nowy. Okej. Zaraz Maćkowi wyślę, tak jak mówię. Mamy akcję. Wszystkie pieski, które są w tej chwili do adopcji w schronisku na Paluchu, są w opisie do tego filmu. Tam jest więcej takich super piesków, bardzo fajnych. Można sobie tam zobaczyć, odpalić linka i... ewentualnie pomyśleć o adopcji. Ja już momencik muszę tutaj Maćkowi wysłać nowego linka, tak żeby zaraz dołączył. A za chwilę też przeniesiemy się na mecz Znicza Pruszków z Pogonią Siedlce. Właśnie w Siedlcach też będzie z nami kolejny gość, Maciej Firlej, który za chwilę do nas dołączy. Maciek już powoli do nas zmierza.
A w międzyczasie też oczywiście zapraszam do tego, aby zostawić łapkę w górę. Tutaj średnio nas dzisiaj ogląda 100-110 osób. Na razie łapek jest 60. Liczymy na więcej. No tutaj lekko możemy dobić do 80, do 100 na pewno. Myślę, że to nie jest jakaś wygórowana granica. Jest z nami Maciek. Maciek, słyszysz mnie? Tak, słyszę wszystko. Super, a więc tutaj sobie zresetowaliśmy trochę ten czas, trochę obchodzimy algorytmy, można powiedzieć. Tak, tak. Nie wiem, czy to jest legalne, czy nie, może nas zamkną. Jeszcze odniosę się do tego, że w trakcie trwania tego programu zaczął wspierać nas Sower i też druga osoba, którą jest, zaraz zobaczę dokładnie, Olgierd Syczewski. Serdecznie dziękujemy Wam za wsparcie, za to, że nas oglądacie, za to, że podoba Wam się nasza praca. No i serdecznie dzięki, również dzięki dla patronów, a my przenosimy się właśnie na mecz Pogoni Siedlce z Nicz Pruszków. Ja ten mecz komentowałem, zaraz pojawi się u nas Maciej Firdlej, a zanim się pojawi, zobaczmy, co Michał Ziomson-Gryckiewicz obiecał Maćkowi Firdlejowi w przedmeczowych. Maciek, jak strzelasz hat-tricka, obiecuję, zapraszam Cię do programu. Zgoda. Dobra, widzimy się wtedy. Także tak jak widzieliśmy przed chwilą, Michał Ziomson-Gryckiewicz obiecał, że jeżeli Maciek Firlej strzeli hat-tricka, to zaprosimy go ponownie do Ligowca. Ten warunek się spełnił w meczu z Pogonią Siedlce, a więc witamy Maćka Firleja. Ale nie słychać Cię, Maciek, niestety. Musisz coś tutaj przełączyć. Nie słychać. Nie słychać. A to spokojnie. Teraz słychać? Teraz słychać. Maćka, teraz słychać. No git. Super, Fly Emirates, Real Madrid. No chyba dumny po zwycięstwie wczoraj. No dokładnie tak. Udany weekend. Znicz wygrał, Real wygrał. No właśnie, Znicz wygrał, ale ten mecz był dosyć szalony. Ja się śmiałem. Ja miałem okazję komentować to spotkanie i zacząłem tę relację od przedstawienia arbitra głównego, którym był pan Albert Różycki. Ten arbiter sędziował w tym sezonie 3 mecze drugiej ligi i w tych 3 meczach padło 15 goli, więc zacząłem, że od tego, że arbiter Różycki gwarantuje dużą ilość goli, ale chyba nie spodziewałem się sam, że aż tak dużo goli zaserwujecie razem z graczami Pogoni Siedlce w tym spotkaniu, bo wygraliście ten mecz 4-3 i trzeba powiedzieć, że ten mecz był przez większą część pod waszą kontrolą. No na pewno nie weszliście w to spotkanie dobrze, co się działo przez pierwsze 15 minut, bo nie poznawałem waszej drużyny. No ciężki początek, mega. Gdzieś Pogoń tak mocno na raz ruszyła, jakieś stałe fragmenty gry, auty długie i mieliśmy problem, żeby utrzymać piłkę. No i ta strata bramki szybko od razu na początku meczu, ale no pokazaliśmy, że gdzieś tam potrafiliśmy się podnieść i szybko przejęliśmy w tym meczu kontrolę. I tak jak mówisz, że przez większość czasu tą kontrolę mieliśmy, ale takie momenty jak ta strata bramki na 3-2, czyli gdzieś tam błąd karny, i znowu się robiło gorąco. Też w drugiej połowie wyszliśmy znowu na dwubramkowe prowadzenie i gdzieś tam jeszcze w końcówce ta bramka po samym fragmencie i znowu było gorąco w końcówce. No właśnie, te stałe fragmenty gry. Uważasz, że to jest taka wasza pięta achillesowa i musicie nad tym więcej popracować na treningu? Czy to był taki wypadek przy pracy w tym spotkaniu? Chyba coś w tym jest, że sporo tych bramek tracimy ze stałych fragmentów. Nie wiem, czy to zależy od koncentracji, czy gdzie jest problem, ale trochę tych bramek tracimy. Myślę, że największy taki problem mamy, że często źle wchodzimy w początek, czy do pierwszej, czy drugiej połowy i tracimy szybko bramki, bo to kolejny już raz, tak jak teraz straciliśmy z tego autu, to nie było pierwszy raz, tak? I tu jest chyba największy problem, że musimy dostać tak zwanego dzwona, żeby zacząć dobrze grać swoją piłkę.
Jak wiesz, na naszym czacie pojawiło się mnóstwo pytań i też mnóstwo pytań od kibiców Motoru, więc nie wiem, czy uciekniemy od tego pytania, bo naprawdę tutaj ta społeczność z Lublina u nas jest bardzo, bardzo duża, ale zanim... To ja odpuszczam pytania do Maćka swoje i zadawaj z czatu w takim razie. Znaczy, zanim, zanim zadam jeszcze te pytanie z czatu, zadam pytanie do ciebie, Maciek, indywidualnie. Czy zakładałeś przed sezonem, że 10 goli to jest taka minimalna na granica, którą, na której się tak jakby będziesz wzorować, że będziesz dążył do tego, żeby strzelić 10 bramek w sezonie, czy gdzieś zakładałeś większą lub mniejszą liczbę bramek? Bo jako snajper na pewno sobie takie indywidualne cele wyznaczasz. Powiem szczerze, że wyznaczyłem sobie taki cel, żeby przez tą pierwszą rundę, czyli 19 meczów, strzelić 10 bramek. Więc na ten moment już to osiągnąłem, no a wiadomo, że jeżeli udało się tak, że mam te 10 bramek po 11 kolejkach, no to teraz już słabo by było skończyć rundę z 10 i 8 meczów teraz nie strzelić żadnej bramki, więc no taki jeden mały cel sobie zrealizowałem już, czyli te 10 bramek, a na taki cały sezon jeszcze sobie takiego celu nie stawiałem. Pytanie tutaj, staram się najpierw przewertować te pytania i zobaczyć, czy jest coś związanego o Znicz. Jest. Marek G. pyta, czy Maciek ma w planach ucieczkę ligę wyżej? Bez obrazy, Znicz to nie jest zespół na pierwszą ligę. I zaraz było jeszcze pytanie, czy Sportowy Tarnobrzeg. Tak, użytkownik Sportowy Tarnobrzeg pyta, na co tak naprawdę Znicz stać w tym sezonie i czy awans będzie szczytem marzeń i możliwości, a baraże są realnym celem? Znaczy, to ja powiem szczerze, że będąc u Was wtedy przed sezonem, mówiłem, że uważam, że Znicz stać na powalczenie o awans i wiadomo, że to jest tylko 11 kolejek i na razie nie ma tutaj co gdzieś tam mówić o tym, czy mamy szansę na awans, czy nie, ale no, na pewno pokazaliśmy, że potrafimy dobrze grać w tej lidze i znaczyć coś więcej niż było to w ostatnich latach. I też no, nie zgodzę się z tym, że nie jest to drużyna na pierwszą ligę, bo uważam, że klub jest fajnie zorganizowany, nie ma tutaj nigdy żadnych zaległości finansowych. Gdzieś tam tutaj prezesi tak o to dbają, że używają tylko realnie tych pieniędzy, które mają na koncie. Także no, dla mnie, jako dla zawodnika, to uważam, że jest to naprawdę fajny klub i czemu miałby nie występować w pierwszej lidze. Genzo pyta, czy Maciek Firlej miał już okazję przyjść w garniturze na zbiórkę Znicza? Nie wiem, do czego odnosi się to pytanie, ale zadam, bo jestem sam ciekaw. Nie miałem okazji, chyba chodzi o to, że tutaj trener na cotygodniowych małych gierkach zawsze robi coś takiego, że przegrana drużyna kręci kołem fortuny i na tym kole fortuny jest właśnie taka kara, że trzeba przyjść na zbiórkę treningową w garniturze. Okay. Ale na szczęście jeszcze nie udało mi się kręcić kołem, bo nie przegrałem nigdy tych gierek, więc nie miałem okazji. O proszę, to chyba każdy Firleja wybiera pierwszego do składu, tak mi się coś wydaje. Gwarancja bramy. Na razie jeszcze się nie udało się jeszcze przegrać na szczęście, więc nie kręciłem jeszcze kołem. Wracamy do tych tematów około motorowych, że tak to nazwę. Jest pytanie o twoje kontakty z Michałem Fidziukiewiczem. Firlej wspominał u was, że ma kontakt z Fidziukiewiczem. Czy jest zatem między nimi koleżeńska rywalizacja o tytuł króla strzelców, pyta Muchomor. Tak, z Michałem mam bardzo dobry kontakt. Mega się trzymamy. Byłem właśnie wczoraj na meczu Polonii. Także gdzieś tam mam z nim fajny kontakt. No, pewnie jest rywalizacja, wiadomo. No, gdzieś tam się śmiejemy, że jak strzelaliśmy obaj, że ja tam strzeliłem, potem Fidziu strzelił, że mnie goni. Teraz udało mi się troszkę uciec, ale no, pewnie ta rywalizacja do końca sezonu będzie trwała, bo na pewno Fidziu jeszcze trochę bramek postrzela, więc będę musiał na niego uważać. Ten aspekt waszej prywatnej rywalizacji ciągnięty jest dalej przez Sławomira Kusaka. Kto jest lepszy, Maciek czy Fidziu według ciebie, Maciek? Kto jest lepszy? Znaczy, myślę, że jesteśmy troszkę innym typem napastnika. A kto jest lepszy? No, nie wiem, użyję pomidora, powiedzmy, żeby tutaj nie... No nie lubię gdzieś tam oceniać się z kolegami. Okay. Z którymi grałem, czy grami. No dobrze, to teraz tak.
Skończyły się pytania z czatu. Ja swoje pytania w zasadzie zadałem, ale jeszcze jedno pytanie zadam. Tutaj musimy się na coś umówić, bo były trzy bramki, był hat-trick na to jako cel, żeby ciebie zaprosić. No to może teraz ty wyznaczysz sobie jakiś cel, tak żeby z powrotem tutaj do magazynu Ligowca trafić. Jaki to mógłby być cel? Tylko nie wiem na kiedy to ma być cel, bo myślę, że to pozycja gdzieś tam znicza. Fajnie by było, jeżeli byśmy, nie wiem, powiedzmy, byli w pierwszej dwójce, to wtedy możemy się umówić na kolejnego live'a. Okej, to może jeżeli w drugiej rundzie, w rundzie już po nowym roku, Znicz będzie liderował przez jakiś czas w tabeli, to wtedy umówimy się, że do nas wpadniesz. Okej, umowa stoi. Okej, dobra. No to co, nie będę cię dłużej ciebie trzymać. Maciek, czy jeszcze masz jakieś pytanie? Nie, myślę, że już wyczerpaliśmy sporo tematów, także. Spojrzę jeszcze na czas. O, tutaj Sower proponuje gol z przewrotki albo z piętki. To by był dobre wyzwanie, ale to jest wyzwanie indywidualne. Okej. No dobra. Dziękuję tobie, że wpadłeś ponownie do nas. No i miejmy nadzieję, że uda się zrealizować ten cel, żebyś wpadł do nas ponownie. Oczywiście życzymy ci tego z całego serca. Ja również dziękuję. No tak, zrobię wszystko, co w mojej mocy, drużyna też i mam nadzieję, że uda nam się kolejny raz spotkać. Okej. Super. Dzięki i do usłyszenia. Powodzenia w następnych meczach. Dzięki bardzo. Trzymajcie się. Hej. Trzymaj się, hej. No to tak, co do meczu, jeszcze tutaj ten mecz zasługuje na dwa słowa komentarza, bo tutaj w zasadzie jeszcze nic nie powiedzieliśmy. Oprócz tego, że Znicz ma problemy w obronie stałych fragmentów gry, no tutaj tak w zasadzie Pogoń jedyne co miała do zaoferowania to właśnie te stałe fragmenty gry. Do wyróżnienia w tym meczu, jeżeli chodzi o gospodarzy, Demjaniuk gdzieś tam próbował cały czas szarpać tą lewą stroną, na której grał. Znicz tak jakby te pierwsze 15 minut zagrał, no trzeba sobie powiedzieć szczerze, nie na miarę ich możliwości, dali się trochę zaskoczyć, tam była taka seria trzech, czterech wrzutów z autu, takich bardzo, bardzo długich w pole karne, no i ta jedna wrzutka została zamieniona na gola Nowaka. Nowak dołożył jeszcze jedną bramkę w tym spotkaniu z rzutu karnego i pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 3 do 2 dla Znicza, bo tam dwa razy bramkę strzelił Firlej, raz Nagamatsu, który notabene też dobrą partię zagrał. No i w drugiej połowie jeszcze tutaj Znicz dołożył czwartą bramkę pod koniec spotkania Pogoń po stałym fragmencie gry. Naprawdę, bardzo ładna bramka Ernesta Dzięcioła ze Szczupaka. No Tak kurde, pięknie. zabrałeś mi, ja chciałem to powiedzieć. Tak? To mów Tak, jeszcze raz. wiesz. Dobra, to cofam swoje słowa. Super, super bramka Ernesta Dzięcioła. Nie wiem, Olek, czy widziałeś. Świetny ten Wiesz Szczupak. co, komentowałem to spotkanie, ale chyba mi umknęło. Weź jeszcze raz powiedz. Dobra. Nie, ale serio, zajebisty ten Szczupak, bo to było bardzo trudne technicznie uderzenie. Tak, To trzeba oddać tutaj, naprawdę. że ten strzał, ja Super. się zachwycałem tą bramką podczas relacji live i tak szczerze powiedziawszy, trochę sposób, w jaki złożył się Dzięcioł do tego strzału, jeżeli chodzi o aspekty techniczne, od razu mi nasunął bramkę Robina Van Persiego. To było Tak, tak, tak. coś podobnego, tak Tak, mocno poszedł tak. na tą piłkę, wysunął się całym ciałem i Mi zaatakował trochę piłkę. przypomina trochę w stylu Oliviera Giroud, też takie bramki strzelał. Olivier Giroud w Arsenalu, ale Olivier Giroud jest jeden w tej lidze i gra w Kaliszu, także nie będę Tak. tutaj zmieniał swoich gdzieś tam nazewnictwa swojego. Wiesz co, ja tak, przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że Siedlce mają problemy ze strzelaniem goli, a tutaj paradoksalnie strzelili trzy i nawet nie starczyło na punkt. To taka moja Tak, tylko że te obserwacja. wszystkie trzy gole strzelili właśnie ze stałych fragmentów gry. Tak, to oglądałem, słuchałem twojego komentarza, bardzo, bardzo przyjemny dla ucha, jakby po prostu Jezusek gołą stópką mnie po uszku tam gmyrał. Fantastyczny komentarz Olka Bladowskiego. Dziękuję. Aż Natomiast się zaczerwieniłem. no widzę. Ja jestem cały czas czerwony, taki mam kolor skóry. No nieważne, w każdym razie świetne przyjęcie Maćka Firleja przy tym golu na dwa chyba. Już pomieszały mi się siedem goli, dość sporo. Taka piłka lecąca wysoko,
jak skleił sobie ją do nogi, kapitalna technika użytkowa, naprawdę w meczu jest to, na treningu fajnie, łatwo się to można zrobić, bo czasami sobie piłkarze żonglując rzucają piłkę do góry, ale właśnie w meczu na jeszcze delikatnym zmęczeniu to też szapoba. Siła Barnowskiego, no ten zawodnik to jest dla mnie odkrycie, powiem szczerze, tego sezonu, tej rundy. Myślę, że w top 5 takich zawodników, którzy może nieoczywistych, którzy nie, nie wiem, nie strzelają dużo bramek i tak dalej, ale naprawdę ora ten zawodnik niesamowicie poletko, jak to się mówi, i naprawdę daje z siebie bardzo dużo w walce fizycznej, bardzo ciężko go przepchnąć i tutaj idzie jak czołg i przy tym drugim golu to było widać, też wypracował sytuację poniekąd. Z liczb 5 strzałów celnych 4 gole, to też dużo nam mówi o skuteczności. 43 faule w tym spotkaniu, także rzeźnia, tak, tam rzeźnia nie... No, no. Tam było, ten mecz był dosyć taki ostry, ale też, też między innymi dzięki temu było tyle sytuacji strzeleckich. Tutaj mówisz o tych strzałach celnych, ale Znicz miał też więcej strzałów niecelnych i tam cały czas każda akcja, którą Znicz rozprowadzał, no to można powiedzieć, że pachniała golem. Tam naprawdę było mnóstwo sytuacji strzeleckich, a jeszcze wrócę na chwilę do Barnowskiego. On był tym zawodnikiem, który sprokurował karnego. Taki faul bardzo, bardzo ewidentny i tutaj nie dał żadnego pola do interpretacji sędziemu głównemu, no i to musiał być rzut karny, a też taki dobra, trochę ten mówię, faul... mówię o całokształcie, mówię. No, tak, ale na pewno to jest taki zawodnik, ja się naprawdę miło zaskoczyłem jego pojedynkami z Fiedosiewiczem. Bo na jego stronie grał Fiedosiewicz i te pojedynki, naprawdę było ich dużo, one były wyrównane. To brat Fidzia jakiś chyba. Tak, Jezus, musiałem, nie mogę się powstrzymać, ten suchar po prostu musiał wybrzmieć, przepraszam serdecznie. No dobra, i chyba tyle na temat tego meczu, bo już sobie przedłużyliśmy to spotkanie, mamy 22:13, a ludzie chcą usłyszeć coś w końcu o drużynie z Lublina, więc wędrujemy. To jest chyba ostatni mecz do omówienia przez nas, spojrzę jeszcze na nasz plan. Tak, ostatni mecz do omówienia, Motor Lublin, Wisła Puławy, 2-6. Ja proponuję na chwilę 30 sekund ciszy i słucham czatu, a zaraz sobie o tym spotkaniu porozmawiamy, bo na pewno zaraz czat tutaj wybuchnie i chciałbym poznać opinię czatu na temat tego, co się dzieje w Lublinie i opinię czatu na temat w ogóle tego spotkania, jak wam to spotkanie przebiegło, jeżeli to oglądaliście. Jakub Białek mówi, nie leż kopiącego. Sebastian Świątek. Dobre. Sebastian Świątek pisze, no tutaj słowa, które nie nadają się do tego, aby cytować. Styl Kozak, dyrektor na plus, ale trener Wielka nie wiadoma. No, właśnie tu, na to chciałem zwrócić uwagę, bo to mnie gdzieś tam zastanawia, powiem szczerze, w tej układance z Gonzalo Fejo, że tak naprawdę zwolniono trenera Szpyrkę, który był wielką niewiadomą przed tym sezonem, i zatrudniono trenera, który jest wielką niewiadomą. Tak, no właśnie. Naprawdę. I teraz to jest takie, no nie wiem, oczywiście nie chcę ferować wyroków, bo życzę wszystkiego dobrego, natomiast tak mnie to zastanawia, nie? Że właśnie liczyłem bardziej na taką kandydaturę, która da w pewien sposób pewność warsztatu, tak? Czy tam powiedzmy, że będzie to trener taki przewidywalny, który powiedzmy postara się poukładać to wszystko na nowo, a tutaj tak naprawdę mówię, ta wymiana taka 1-1, jeśli chodzi o typ szkoleniowca. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ciekawy jest ten wybór. Arkadiusz Onyszko złożył oświadczenie, że rezygnuje z pełnienia funkcji dyrektora sportowego. W międzyczasie zwolniony Stanisław Szpyrka, który, tak jak tutaj Ziemson na samym początku naszego magazynu mówił, że pojawi się u nas na live, jeszcze nie znamy dokładnej daty, ale obiecał, że przyjdzie, porozmawia na temat tego, co się działo. Gonzalo Fejo, no tak jak mówisz, jeden trener, który był wielką niewiadomą, i teraz drugi trener, który jest wielką i będzie wielką niewiadomą. Motor robi roszadę po 11 kolejkach i te wyniki są naprawdę bardzo, bardzo słabe. I nie wiem, czy w Lublinie te ciemne chmury, które się nad tym miastem zebrały, szybko się rozgonią.
No nie wiem, ja już nie chcę tutaj pompować takiego balonika. No, gorzej już chyba być nie może tak naprawdę w Lublinie. Gdzieś tam no jeżeli chodzi o miejsce w tabeli, to na pewno nie. No chciałem powiedzieć właśnie, że sięgnął dna i dosłownie i w przenośni. No, zobaczymy, dajmy czas, dajmy gdzieś tam spokój do pracy i mówię, no może tutaj trener Fejo wyciśnie z tych zawodników coś więcej. No, na ten moment czysta karta i widać też po kibicach, że chyba taka nowa nadzieja gdzieś tam wstąpiła. Szczególnie też osoba pana Tomczyka, który powiedzmy ma dobrą opinię w środowisku, bo troszeczkę popytałem, więc tutaj dobre słowa słyszałem na jego temat, więc też jest szansa na to, że może w zimie ktoś ciekawy jeszcze do zespołu przyjdzie. Tutaj widziałem, przepraszam, nie pamiętam już kto, ale pisał ktoś, że Łukasz Budziłek ma przyjść do Motoru, bramkarz. Tak, też widziałem dzisiaj. To by była naprawdę ciekawa zmiana i taka, myślę, taki zawodnik, który mógłby dać dużo, bo jest to już doświadczony zawodnik, on wprawdzie głównie w karierze, z tego co pamiętam, siedział na ławce, no ale pozwiedzał sporo tych klubów, był w Lechii, w Termalice, także, Janek, tak, pisał o Budziłku, a to nie przeglądałem Twittera w ostatnich godzinach, bo miałem mecz, także jeżeli on, to zwracam gdzieś tam honor i myślę, że to byłby dobry ruch. Dwa słowa, o których wspomniał już Jakub Białek w komentarzu, a tak na poważnie zapraszam na kącik statystyczny. Motor nigdy nie dostał 6 bramek na arenie Lublin. Ostatni raz Motor dostał 6 bramek 30 września 2019 roku na wyjeździe z Sołą Oświęcim 0-6. No i właśnie, i to jest taka rzecz w takim meczu, bo to jest też ważny mecz dla kibiców Motoru Lublin z Wisłą Puławy, to są derby Lubelszczyzny, tak? Z tego co wiem, jeżeli tutaj jest inaczej, to poprawiajcie mnie od razu na czacie. I w takim meczu dostać 6 bramek to jest no niewiarygodne. No niewiarygodne, no ale wiesz, no to się trochę mi to przypominało momentami mecz Kutnika z Siarką, wiesz? Czyli tak powiedzmy, że po prostu co sytuacja, to zespół się sypie tak stopień po stopniu, tak jakbyś spadał po schodach, nie? To trochę tak to wyglądało w meczu Hutnika z Siarką i tak trochę mi to wyglądało w tym meczu, no. Chociażby postawa Króla, no to no niestety, no ale jak ja widziałem nie tylko tą sytuację z ręką, po co ten wślizg tak naprawdę? To jest pierwsze pytanie. Wślizg to jest ostateczność. Druga sprawa, no to też przy tej sytuacji z karnym, ten karny też kuriozalny moim zdaniem, pierwszy. Tam też z kolei, jak sobie otworzycie, zobaczycie, jak wracają zawodnicy Motoru, między innymi też Król, nie chcę tutaj, mówię, zrzucać wszystkiego na niego, tak, ale no to są takie rzeczy, które widać po prostu przy analizie, że to jest tempo retro, jak to się mówi. No właśnie, przede wszystkim Król ustawiony był na szóstce. Ja w ogóle dziwię się, że on gra tak nisko w Motorze, bo ja go komentowałem, jego spotkanie, jak grał w Stali Kraśnik, to tam był duet Król na tak naprawdę dziesiątka i dziewiątka i oni współpracowali ze sobą bracia i to wyglądało dobrze, ale Król tam by robił grę tak naprawdę, on był odpowiedzialny za kreację gry, ale zdecydowanie wyżej tutaj w Motorze jest ustawiany bardzo nisko, w zasadzie momentami to wchodzi między stoperów, to nie jest taki zawodnik o takiej charakterystyce, bo on ma problemy z bronieniem moim zdaniem, także to też są takie wybory dziwne moim zdaniem. Przy tym strzale z dystansu też tutaj nie chcę oczywiście mówić, że to jest w 100% bramka bramkarza, ale no jednak był troszeczkę spóźniony Bartnik i tutaj ta reakcja nie była natychmiastowa też moim zdaniem przy tych warunkach fizycznych, które on ma, to mógł tutaj ten strzał obronić. No i cóż, no co tu jeszcze sobie wynotowałem? Właśnie też język ciała tak naprawdę, bo jak widziałem, chociażby właśnie wrócę znowu do Króla, mówię, nie chcę go tutaj, nie chcę tutaj... Tak, ale też w poprzednim meczu, go który ja... jakoś cisnąć, ale też widziałem na przykład, że po tych bramkach takie patrzenie, machanie rękami gdzieś tam w stronę chociażby właśnie Bartnika, no to też jest takie, wiesz, no tu trzeba wsparcia, tak? Trzeba się wspierać na boisku, a nie podchodzić na takiej zasadzie, że kurde, nie wiem... Obroń coś w końcu albo coś tam, bo to tak trochę wyglądało, jak się przyglądałem tym zawodnikom niektórych Motoru, że to jest takie, nie na zasadzie, dobra, nic się nie stało, dawaj, gramy dalej, tylko to jest takie, no co ty robisz, nie? To jest na takiej zasadzie. To też gdzieś między wierszami można wyczytać, że w zespole nie jest do końca, nie są zawodnicy pewni swoich umiejętności nawzajem. To też niedobrze działa, także tutaj spore pole manewru ma trener
Sporo do zrobienia ma trener Fejo, o, tak powiem. Tak, na pewno ma sporo do zrobienia. Jeszcze a propos Rudola, no to ja pamiętam mecz ze Zniczem Pruszków, który komentowałem, i Rudol w tamtym spotkaniu grał na defensywnym pomocniku, z tego co pamiętam. Przed nim grał chyba Król i to całkiem nieźle wyglądało. Ten mecz został przez Motor zremisowany 0-0, chociaż nie, tam Król chyba nie grał w tym spotkaniu. Ale tak, ale wyglądało to całkiem nieźle z Rudolem jako defensywnym pomocnikiem. Tam naprawdę grał po profesorsku, czyścił, emanował takim spokojem, a teraz w ogóle ten cały zespół Motoru Lublin stracił naprawdę dużo goli w tym sezonie, bo aż 21, chociaż nie jest to najgorszy wynik w lidze tak naprawdę. Ale co ciekawe, strzeli tylko 9 i to jest taka statystyka, która jest zatrważająca. No, tylko 9 bramek to jest naprawdę mało w 11 kolejkach, to nawet nie jest jedna bramka na mecz. No bardzo mało i tutaj mówię, no sprowadzony Wyjadłowski też w zasadzie mało gra, wszedł też Szuta, ja nie wiem co się dzieje z Sędzikowskim, nie? Bo też nie grał w tym spotkaniu, więc nie wiem czy jest aż tak w tragicznej formie ten zawodnik, no przecież myśmy naprawdę mówili o nim w samych superlatywach swego czasu i była to taka nadzieja, gdzie żeśmy się zastanawiali, czy on zaraz z tego Motoru nie wyfrunie, jak tak dalej pójdzie, a tutaj no zniknął nam zupełnie z radarów. No tak patrzę na ten skład Motoru, no kurczę, no za dużo mimo wszystko przeciętności. No. Taka moja opinia tutaj, no nie wszyscy zawodnicy moim zdaniem mogą być wzmocnieniem i taką wartością dodaną na drugą ligę. No. Taka prawda. No tak, tutaj pytałeś o Sędzikowskiego, podpowiadają nam, że kontuzja, ale jaka jest prawda, to nikt nie wie. Sebastian Świątek. Bardzo prosimy też o kulturę na czacie, nie wyzywamy innych zespołów, nie obrażamy się. Tutaj ligowiec chce stworzyć taką społeczność, która się szanuje wzajemnie, także naprawdę. Dokładnie. Jak chcecie tutaj sobie się poobrażać, czy tam pocisnąć kibiców innego zespołu, to nie wiem, no to nie róbcie tego. Umówcie się na priv, no weźcie do siebie numery, jakieś na miarę na media społecznościowe i tam się nawzajem, no, że mamy, tak powiem. Mamy szacunek do siebie wzajemnie, kibicujemy różnym zespołom, czy tam no, jesteśmy związani z różnymi zespołami, ale tutaj chcemy kultury, także bardzo prosimy o spokój. Tak, jedna sprawa jeszcze a propos tych strzelonych goli, no to Fidziu i Firlej strzelają na potęgę, można powiedzieć, a sam Firlej strzelił więcej goli w tym sezonie aniżeli cały Motor, więc tutaj jest. No jest duży problem, trzeba powiedzieć. I to jest chyba taka pozycja, nad którą trzeba najbardziej popracować, bo też trzeba przyznać, że my ten Motor chwaliliśmy niekiedy za grę do przodu, za to, że tworzą sobie te sytuacje w spotkaniach, ale nie ma komu wykończyć. I taka była w pewnym momencie narracja i chyba myślę, że zgodzisz się ze mną, że tam brakuje takiego gościa, który by wykończył akcję Motoru. No, na każdej płaszczyźnie są problemy w Motorze. Mówię, już myślę, że skończmy ten temat, bo już więcej nie powiemy. Gorzej się już nie da. Dajmy szansę trenerowi Fejo, aż jestem ciekaw, powiem szczerze, czy tutaj będzie jakieś pozytywne drgnięcie, że tak powiem, w zespole i ten Motor gdzieś tam zimę spędzi na bezpiecznym miejscu, czy będzie tylko gdzieś tam źle. No, tak jak mówię, zostawmy, dajmy czas, dajmy chwilkę trenerowi nowemu i tutaj myślę, że będziemy mądrzejsi za 2-3 tygodnie, a chciałbym też powiedzieć o Puławach, że te Puławy to strasznie nieobliczalny zespół. Oni to naprawdę potrafią przegrać z zespołem dużo słabszym kadrowo, a po prostu jak im zażre mecz, to są w stanie każdego rozbić. Tak, dokładnie. To też jest coś, co chciałem powiedzieć, że no tutaj mówię, te 6 bramek to nie jest przypadek w tym meczu też. I tak jak mówisz, to jest zespół, który jest absolutnie nieobliczalny i który może wygrać się z każdym, ale też z każdym przegrać. I tak też było w zeszłym sezonie. Tak. No. Tak Wisła grała w poprzednim sezonie, ale myślę, że tutaj Wisła może koniec końców, jeżeli utrzyma kadrę przez tę przerwę jesienno-wiosenną, no to myślę, że tutaj Wisła może być też jednym z tych zespołów, która włączy się do walki o chociaż baraże. Wrócił dobra. Paluchowski. Paluchowski, to jest bardzo ważne. Tak, to jest bardzo ważne i tutaj dwa trafienia tego zawodnika, dwa trafienia również Banacha. Także też młody zawodnik tutaj dołożył swoją cegiełkę do tego zwycięstwa nad Motorem i
No i zobaczymy, co będzie dalej, bo tak jak cały czas mówimy, Wisła Puławy to jest jedna z takich najbardziej nieobliczalnych drużyn w tym sezonie we Winner drugiej lidze. Dobra, skończmy omawiać to spotkanie i generalnie koniec omawiania tej kolejki Winner drugiej ligi, 11 seria gier. Zobaczmy, jak prezentuje się podsumowanie tego, co działo się w tej kolejce. A więc tak, Garbarnia Kraków pokonuje Radunię Stężyca 3-1, Olimpia Elbląg 2-2 z Siarką Tarnobrzeg, Pogoń Siedlce pokonana na własnym stadionie przez Znicz Pruszków 3-4, Górnik Polkowice wygrywa 1-0 z Hutnikiem Kraków, Motor Lublin Wisła Puławy 2-6, KKS Kalisz Lech 2 Poznań 2-2, GKS Jastrzębie Zagłębie 2 Lubin 3-1, Stomil Olsztyn wygrywa 1-0 z Rezerwami Śląska Wrocław i Polonia Warszawa remisuje 1-1 z Kotwicą, a Kołobrzeg, co ciekawe, w każdym ze spotkań padł co najmniej jeden gol, ale tylko dwa spotkania miały właśnie to jedno trafienie, czyli Stomil ze Śląskiem oraz Górnik Polkowice z Hutnikiem Kraków. Ja jeszcze tylko chciałem zaznaczyć, bo co chwilę pod każdym filmem piszą ludzie, kiedy przyjadę do Lublina. Naprawdę postaram się przyjechać jeszcze może w tym sezonie, może na wiosnę. No, nie jest to łatwe naprawdę, w ten terminarz jest napięty strasznie. Zresztą widzicie, że vlog za vlogiem. Postawmy to tak. Maciek pojawi się w Lublinie jeszcze w tej rundzie. Jeżeli pod tym filmem za dwa dni do środy pojawi się 250 łapek w górę. Co wy na to? No nie wiem, Olek, też mówię, nie stawiam tego na ostrzu noża, bo po prostu nie wiem, jak będzie z czasem. I z inaczej, nasza ekipa no, pojawi się, ekipa ligowca pojawi się jeszcze w tej rundzie w Lublinie, jeśli pod tym filmem do środy będzie 250 łapek. No naprawdę, to nie wynika z tego, że nie chcę, bo bardzo chcę, tylko mówię, to też jest, no, jest to kawałek drogi, to trzeba cały dzień tak naprawdę sobie wygospodarować na to i mówię, no czasami wychodzi tak, że gdzieś tam zwolni się jeden dzień w trakcie tygodnia i zaplanować taką podróż i całą logistykę, to naprawdę nie jest prosta sprawa, także bardzo prosiłbym, ja tak jak mówię, ja bym się bardzo chętnie rzucił pracę, jak to się mówi, i zajął się tylko jeżdżeniem na mecze, ale no nie jest to wszystko takie proste, także... A jeżeli chcecie, żeby Maciek rzucił pracę i zajął się tylko tym, to zapraszamy na Patronite, patronite.pl/ligowiec, tam możecie wspierać także naszą działalność, również pod tym filmem bezpośrednio, jak klikniecie przycisk takiego dolarka albo przycisk wesprzyj, to też realnie wpływacie na to, jak ten nasz kanał wygląda. Oczywiście zostawcie łapki w górę. Myślę, że ta obietnica zostanie spełniona. Jeżeli pod tym filmem pojawi się te 250 łapek, to na pewno, może nie Maciek, ale ktoś z naszej ekipy w tym Lublinie się w tej rundzie jeszcze... chociażby z Warszawy ma dużo, dużo bliżej. Ale pojawi. Ja też bym chciał pojechać tam, bo mnie ciekawi to miasto. Bardzo wiele słyszałem głosów, że jest bardzo ładna ta część taka, nie chcę źle powiedzieć, bo czasami to jest starówka, czasami stare miasto, żeby znowu tam ktoś mi nie pisał, że źle powiedziałem, ale że naprawdę jest to zobaczyć. Ta część reprezentatywna. Na przykład. Też stadion bardzo chętnie bym zobaczył. Także to mówię, to nie wynika absolutnie z tego, że ja nie chcę, tylko to po prostu wynika z logistyki i że naprawdę mam bardzo dużo zajęć na co dzień, także prędzej czy później się pojawię. Tylko dobra, jedziemy dalej. Tabela. Jak wygląda tabela po tej serii gier? Oczywiście ostrzegam jeszcze raz wszystkich tych, którzy twierdzą, że tabela jest niezgodna z rzeczywistością. Tutaj, jeżeli mamy zespoły o takiej samej liczbie punktów, no to tutaj baza danych, z której czerpiemy informacje, z której czerpiemy te dane, nie bierze pod uwagę tych wszystkich reguł, jakie do tej pory panują, jeżeli chodzi o sortowanie tych drużyn o tej samej ilości punktów zebranych do tej pory. A więc na pierwszym miejscu Kotwica Kołobrzeg, drugie miejsce Znicz Pruszków, następnie strefa barażowa to KKS Kalisz, Zagłębie 2 Lubin, Olimpia Elbląg, Polonia Warszawa, następnie Wisła Puławy, GKS Jastrzębie, Górnik Polkowice. Drugą część tabeli otwiera nam Stomil Olsztyn, potem Garbarnia Kraków, Śląsk 2 Wrocław, Lech 2 Poznań, Radunia Stężyca i strefa spadkowa to Pogoń Siedlce, Hutnik Kraków, Siarka Tarnobrzeg i Motor Lublin. Jedenastka kolejki. Jak prezentuje nam się jedenastka kolejki? A prezentuje się ona w następujący sposób. W bramce Jakub Wojtas, następnie linia obrony Damian Kostkowski, Mateusz Słodowy, Jakub Tecław, linia pomocy to Dariusz Kamiński, Krystian Pomorski, Krystian Puton, Dominik Banach. Trio ofensywne to Abdallah Hafez, Maciej Firlej i Adrian Paluchowski. Tutaj
Kozak kolejki, już mówiliśmy, Maciej Firlej za hat-tricka w meczu z Pogonią Siedlce. Też trzeba powiedzieć, że trzech zawodników Wisły Puławy znalazło się w tym zestawieniu za tą okazałą, za ten okazałe zwycięstwo z Motorem Lublin. Jeżeli chodzi o następną kolejkę, to prezentuje się ona w sposób następujący. Będziemy typować, zbierają, ale widzisz, że zbierają na nas haki. Tak, no zbierają musimy na nas uważać. Haki, no, no musimy się uważać. Z tym musimy liczyć. Uważać. Zanim zaczniemy typowanie, ja powiem tylko tyle. Ostatnio nam trochę mało komentarzy jest pod tymi filmami, pod tymi magazynami, a więc ja zachęcam was wszystkich do tego, abyście w komentarzu, już po zakończeniu tego magazynu na żywo, zostawili swoje przewidywania, wstawili zestawienie tej następnej 12 kolejki i wytypowali, jakie będą wyniki. Też oczywiście zapraszamy na nasz Discord. Tam jest serwer, gdzie możecie typować wszystkie mecze związane z eWinner drugą ligą, jak również pierwszą ligą. Link z zaproszeniem do naszego discordowego serwera jest w opisie tego filmu. Następna kolejka zaczyna się od meczu Znicza Pruszków ze Stomilem Olsztyn. Znicz Pruszków Stomil, tak? Tak jest. To zanim ty powiesz, ja powiem, remis. Że stawiam na jedynkę. Zagłębie 2 Lubin, Polonia Warszawa. Dwójeczka. Polonia. GKS Jastrzębie, Śląsk 2 Wrocław. Tutaj stawiam remis. Jastrzębie. Wisła Puławy, KKS Kalisz. O, ciężki mecz do wytypowania. No, to może być fajny meczek. Remis. A ja stawiam na gości, czyli KKS Kalisz. Siarka Tarnobrzeg, Górnik Polkowice. To też jedynka. Ciekawe zestawienie, ale myślę, że tutaj będzie remis w tym spotkaniu. Ja Hutnik Kraków, Motor Lublin. Remis. Ja stawiam na Hutnik. Radunia Stężyca, Olimpia Elbląg. No myślę, że dwójka, biorąc pod uwagę formę obydwu drużyn. Kurczę, no nie wiem, kiedyś ta Radunia musi w końcu zagrać dobry mecz. Remis postawię. Lech 2 Poznań, Pogoń Siedlce. Jedynka. Ten mecz jest przełożony ze względu na powołania do młodzieżowych kadr. Mhm. I tak również jest z meczem Kotwica Kołobrzeg, Garbarnia Kraków, więc chyba nie będziemy tutaj stawiać, bo ten mecz 5. Obydwa te spotkania 5 października, więc tutaj cofamy te swoje typy na te dwa spotkania, ale tutaj cała reszta będzie rozegrana w pierwotnym terminie. No to co? No nic, idę się odpocząć coś. Tak, no, także tak. Oczywiście zapraszamy do typowania w komentarzach, oczywiście zapraszamy na nasz Discord. Zostawcie łapki w górę, tak jak mówiłem, 250 łapek pojawi się pod tym filmem do środy, do 21 września, tak? Wrzesień mamy, bo kurczę, czasami mi tu się mylą daty. Do 21 września, jeżeli zbierzemy 250 łapek pod tym filmem, ekipa ligowca pojawi się jeszcze w tej rundzie w Lublinie. No to co, Maciek Krzyśniewski? Dzięki, pozdrawiam, dobrej nocki wszystkim. Olek Bladowski, dziękujemy i do usłyszenia.